serdecznie dziękujemy panu Piotrowi za przyjście i chcielibyśmy dzisiaj trochę zmienić konwencję naszych spotkań i chcemy podebatować. Na początku my z Wiktorem mamy przygotowane pytania i później fajnie było, gdyby też w trakcie dyskusji jakieś pytania od was się pojawiły. No i zobaczymy, jak to przebiegnie. Pan Piotr też pewnie będzie miał parę pytań do nas, jako do młodzieży. I wydaje mi się, że nie będę odpytywał. Zaczynać. To może pan wyjść. Dobrze, to może na początku powiedziałby pan naszej publiczności, czym się pan zajmuje, jakie są pana zainteresowania i parę słów o pańskiej działalności. Generalnie rzecz biorąc, ja pracuję głównie w związkach zawodowych w OPZZ-cie. To jest taka ogólnopolska centrala, która jakoś tam się kojarzy z lewicą. Aczkolwiek niektórzy nasi związkowcy bynajmniej lewicowi nie są, mają bardzo różne poglądy. Dlatego w takiej swojej codziennej pracy zajmuję się głównie prawem pracy, polityką społeczną, polityką rodzinną. Przy okazji, a propos was też, część moich zainteresowań ostatnio szczególnie to jest zmiana podstaw programowych. Trochę w innym kierunku idące mam pomysły niż obecna władza. Ale w kontekście naszego spotkania ważne jest to, że chcielibyśmy jako OPZZ, ja osobiście, żeby do podstaw programowych Wiedza o Społeczeństwie wszedł blok dotyczący prawa pracy, świadczeń społecznych, związków zawodowych, nierówności społecznych. Być może o tym więcej będziemy mówić, natomiast ja ostatnio śledziłem wasze podstawy programowe do podstaw przedsiębiorczości i do Wiedzy o Społeczeństwie. I jednym słowem, moim zdaniem jest to trochę dramat. To znaczy bardzo wielu treści tam nie ma, a podstawy przedsiębiorczości to jest w ogóle przedmiot, który straszliwie was formatuje jako przyszłych przedsiębiorców. To znaczy przynajmniej jak chodzi o podstawy programowe, nie wiem jak macie to w praktyce swoich codziennych lekcji, natomiast tam nie ma nic o właśnie prawach pracowniczych, o nierównościach, o stabilności zatrudnienia, o mobbingu w pracy, łamaniu praw pracowniczych i mnóstwie spraw, którymi ja się na co dzień zajmuję. I to jest taki jeden wymiar, o którym być może też będziemy mówić, nie wiem, o rynku pracy czy świadczeniach społecznych. Drugi wymiar to jestem też dziennikarzem. Napisałem też książkę o mediach bardzo krytyczną, Wielkie Pranie Mózgów. Nie spodziewałem się, że to pranie mózgów po wyborze nowej władzy pójdzie jeszcze dalej niż ja to opisałem, bo jak ktoś z państwa ogląda wiadomości TVP, to nawet jeżeli państwo bardzo lubią Prawo i Sprawiedliwość, mają do tego państwo prawo, no to ten przekaz jest potwornie zmanipulowany. To znaczy, to są takie książkowe formy manipulacji, że państwo nie tylko prowadzący mówi dziennikarz, że władza jest dobra, ale jeszcze mają państwo na pasku napisane, władza jest dobra, kolejny sukces rządu na przykład, tak? Jeszcze setka, tak? Czy jakiś komentator mówi, ta władza jest dobra. Więc jakby jest taka dosyć dosłowna ta propaganda. Ja jestem z mediów, między innymi piszę w takim tygodniku Faktycznie. To jest tygodnik, który ma sprzedaż około 20 tysięcy egzemplarzy. On jest dość lewicowy, bym powiedział taki centrolewicowy, jakoś tam krytyczny też wobec kościoła, liberalny światopoglądowo. Mam też felietony w dzienniku Gazecie Prawnej, takie bardziej nazwijmy to eksperckie. Tam piszę głównie o rynku pracy, o podatkach, o świadczeniach społecznych, czyli jako OPZZ, tak jako związki zawodowe. No i też jakoś tam współpracuję z Interią, mam taki cykl felietonów, w którym też nagłaśniam różnego rodzaju treści i też jestem w kwartalniku Bez Dogmatu i portal lewica.pl, wszystkie te media jakoś tam państwu polecam. O, i to jakby jest taka podstawa mojej działalności, czyli jako dziennikarz i jako doradca związków zawodowych, więc odnośnie tych dwóch obszarów bardzo chętnie będę wysłuchiwał państwa pytań. Swego czasu też bardzo dawno temu moja kariera zawodowa zaczęła się w Biurze do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Moją szefową była wtedy Magdalena Środa. Skądinąd może niektórych zaskoczę, ja się z nią nie zgadzałem w bardzo wielu sprawach. Ona uważała, że ja jestem komuchem, socjalistą i w ogóle. Niemniej jednak miała do mnie jakieś zaufanie. Miałem wtedy bardzo w sumie śmieszną i pocieszną funkcję, mianowicie odpisywałem w rodzaju żeńskim na jej listy w jej imieniu. Znaliśmy się dobrze, ufaliśmy sobie jakoś, więc ja odpisałem. To były bardzo ciekawe listy, tak na marginesie, na przykład wtedy pamiętam bodaj Beata Kempa coś napisała i w ogóle tam ten obóz prawicowy. Na przykład szanowna pani minister, bo to w randze wiceministra jest, szanowna pani minister, proszę wynosić się z Polski, bo psuje pani polską młodzież i deprawuje pani młodych ludzi. Ja wtedy w jej imieniu odpisywałem, szanowna pani, nie deprawuje młodych ludzi na przykład, z serdecznym pozdrowieniem, więc to były bardzo ciekawe rzeczy, ale mówię o tym dlatego, że kwestiami związanymi, powiedzmy, z prawami człowieka, nierównością płci, kwestiami związanymi z dyskryminacją LGBT, czy z kwestiami odnośnie uchodźców też się zajmuję. Wczoraj na przykład się widziałem z wice
szefową Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępcą Bodnara, więc też o tych kwestiach chętnie porozmawiam. Tak jak pan wspomniał, jest pan felietonistą tygodnika faktycznie i ostatni pański artykuł dotyczył liberalizacji prawa narkotykowego w Polsce. I tutaj mamy sprawę dotyczącą śmierci Tomasza Kality, który walczył o prawo do legalnej marihuany w Polsce. I czy uważa pan, że w takim kraju jak Polska jest możliwe, żeby ta ustawa przeszła? Nie będę państwa odpytywać, kto brał narkotyki, jakie. Zresztą państwo pewnie by nie odpowiedzieli na to pytanie. W czasie, kiedy ja byłem w państwa wieku, teraz mam 40 lat, więc powiedzmy 20 lat temu w Polsce popularne było LSD, grzyby halucynogenne, kompot, czyli polska heroina, marihuana, haszysz i pojawiała się amfetamina, która dzisiaj Polska jest liderem od paru lat na rynku mefedronu przy amfetaminie. W każdym bądź razie polskie prawo, moim zdaniem, jest całkowicie irracjonalne. Pewnie część z państwa wie, że mogą państwo trafić do więzienia za to, że mają państwo, nie wiem, ćwierć grama marihuany. Był głośny taki przypadek półtora roku temu, jak człowiek w państwa wieku zmarł, ponieważ uciekał przed policją, mając torebeczkę z marihuaną i się zadławił, bo bał się, że go złapią i ukażą. Połknął to po prostu, gdzieś mu tam, że tak powiem, stanęło i niestety nie był znanym politykiem, więc nie było w ogóle wobec tego tematu dyskusji, ale moim zdaniem on był ofiarą obecnego prawa narkotykowego, które tak naprawdę poprawia statystyki policji, że robi się na przykład wjazd na imprezę dosyć taniego klubu, że tak powiem, w którym się słyszy na mieście, że tam ktoś sobie bierze, nie wiem, mefedron, marihuanę, haszysz czy coś tam takiego. Ale to już chyba jest niedostępne na polskim rynku, sobie sobie. No, ale powiedzmy tego typu narkotyki. Policja zrobi nalot, złapie 15 młodych ludzi, ma w statystykach 15 ukaranych, co jest tym bardziej arbitralne. W Polsce jest tak, że to prokuratura decyduje, czy podjąć przeciwko państwu postępowanie. Ja na przykład jestem osobą jakoś tam publiczną i przypuszczam, że gdyby, nie wiem, policja mnie złapała ze skrętem, to by, no z racji tego, że pan, panie Piotrze, jest doradcą OPZZ-u i dziennikarzem, to my panu umorzymy na razie. I prokuratura ma prawo mi umorzyć. A jeżeli, że tak powiem, tak zwanego dresa policja złapie w knajpie, to mu nie umorzy i powie, o, masz dresie na 3 miesiące do więzienia. Krótko mówiąc, obecne prawo jest w ogóle całkowicie arbitralne. Penalizuje ludzi, szczególnie moim zdaniem biednych, dlatego że jak ktoś chce, jest bogaty i chce sobie przyćpać kokainę, to po prostu zamawia i podjeżdża BMW pod firmę i przywozi 10 czy 20 gramów i nie ma w ogóle o tym dyskusji. Była śmieszna sprawa, że media donosiły, że złapano głównego dealera polskich elit politycznych i kurczę, myślałem, że jakieś będą newsy z tym fajne związane, no bo jak Prawo i Sprawiedliwość prowadzą te swoje ustawy o pierwszej w nocy, to są ludzie po 60, coś tam chyba ich musi pobudzać, no. Jurgiel jest tylko wiarygodny, bo on przysypiał w nocy, w związku z tym tutaj jakby gwarantował, że żadnego mefedronu czy kokainy nie było i nie miałem wątpliwości. Natomiast merytorycznie już mówiąc, uważam, że polskie prawo jest niekonsekwentne, głupie, szkodliwe, represyjne. Moim zdaniem powinna być radykalna liberalizacja prawa narkotykowego. Osobiście jestem zwolennikiem po prostu legalizacji, nie marihuany medycznej, a marihuany po prostu, czy haszyszu. To są narkotyki bardzo mało szkodliwe. Wszystkie badania międzynarodowe pokazują, że alkohol jest o wiele szkodliwszy i w ogóle jest taki, w tym tekście, co pani przytoczyła, był taki raport prestiżowego miesięcznika Lancet brytyjskiego, medycznego, więc nie jakiś tam profesor Johnson & Johnson, co Amerykanie lubią, tylko rzeczywiście medyczne pismo. Tam było kilkadziesiąt wskaźników i z tego raportu wynikało, że najbardziej szkodliwym narkotykiem też społecznie jest alkohol. Alkohol wyniszcza, zabija, prowadzi do przemocy, wypadków, niszczy więzi społeczne. Kolejne miejsca miała, jeśli dobrze pamiętam, heroina, która rzeczywiście bardzo mocno uzależnia, i krach, czyli jakby wersja kokainy. I to była pierwsza trójca. Marihuana miała 30 miejsce, a LSD, grzyby halucynogenne, zostały uznane za całkowicie nieszkodliwe de facto. W związku z tym to prawo jest zupełnie irracjonalne i Tomasz Kalita, który skądinąd był moim kolegą, ja go znałem, jakby, no ja nie chcę teraz mówić, że tak powiem, o umarłych coś, wolę mówić o problemie. No, kibicowałem Tomkowi, żeby on mógł korzystać z tej, właśnie nie ma medycznej marihuany, jest marihuana po prostu, marihuana w celach medycznych, nazwijmy to tak. Więc oczywiście on miał rację moim zdaniem i dobrze, że SLD przekonało się, bo SLD wcale wcześniej nie było za tym, żeby liberalizować prawo narkotykowe, za tym był pani kot. Oczywiście warto, żeby marihuana była, tak jak jest na przykład różne na bazie heroiny, morfina na przykład jest dostępna, która jest znacznie silniejszym narkotykiem niż marihuana, wielokrotnie silniejsza. W związku z tym uważam, że medyczna oczywiście, ale ja uważam, że w ogóle narkotyki powinny być dostępne, ale tak jak jest na przykład w Czechach, gdzie jeżeli państwo macie gram
mefedronu, heroiny, kokainy, to państwo nie są karani. Karane jest od pewnej ilości, tak zwanej handlowej. Czyli jeżeli państwo są dealerami, państwo mają na przykład 50 gramów heroiny albo marihuany, wtedy policja państwa zamyka jako dealerów. Jeżeli państwo są na imprezie i przypalają sobie skręta albo biorą pół grama mefedronu, państwo nie są karani. I w ten sposób władze by ścigały policja, prokuratura, mafia narkotykowa. Obecnie prokuratura, mafia ściga głównie klientów. Najsmutniejsze jest jeszcze to, że jak ktoś jest narkomanem, to zamiast iść na odwyk, to idzie do więzienia, to już go wykańcza totalnie. Więc generalnie, czy jest na to szansa? Ja myślę, że o tyle jest. No mówię, nie chcę zadawać pytania, ile z państwa osób jest kryminalistami zgodnie z polskim prawem. Wydaje mi się, że większość. Natomiast rzeczywiście to prawo jest kuriozalne i nie ma, jedna jeszcze uwaga, nie ma korelacji między legalnością narkotyków, a tym, ile osób bierze. Gdyby to tak było, to jeszcze można by zrozumieć, ale problem jest taki, że ludzie biorą te narkotyki, które są, jak mówię, mało szkodliwe, a grozi im więzienie. I pod tym względem, w związku z tym, że nastroje społeczne się zmieniają, to wydaje mi się, że jest szansa na liberalizację. To nawet prawie, nawet w PiSie konserwatywnym, tam są już wahania, że może ta marihuana nie jest aż taka straszna. A pomijam to przecież głównie dwóch teraz ostrych działaczy PiSu, czyli ten marszałek Senatu Ćpał, jeden Ćpał Klej, który jest bardzo szkodliwy według mojej wiedzy, nie próbowałem, ale bardzo szkodliwy, go ogłupia potwornie. A drugi wręcz robił podobno napady na apteki, żeby jakieś pochodne heroiny ukraść. Więc tutaj to akurat też pokazuje jakąś hipokryzję władzy. Ale jednym zdaniem uważam, że liberalizować prawo narkotykowe, nie karać za posiadanie małej ilości. Od jakiegoś czasu w Niemczech są strajki ogólnie w branży gastronomicznej, to nie wątpię, pan słyszał. No i kawiarnie Starbucks, żeby sobie z tym sprawnie, łatwo poradzić, wydały ogłoszenie do biedniejszych części Europy, głównie do Polaków kierowane. Oferują im stawki około 8-9 euro za godzinę i przyjazd tam do pracy. No i czy związki zawodowe powinny jakoś reagować, nawoływać do solidarności z tamtymi strajkującymi? No my nawołujemy, tu już tak powiem mówię jako OPZZ, bo żeby państwo nie mówili, że ta moja poprzednia wypowiedź była jako OPZZ, bo by moi szefowie się mogli pogniewać. Tak na marginesie, nie chcę stereotypów rozpowszechniać, ale kiedyś jeden z moich szefów tam mówił mi, może byś się whisky trochę napił, bo są urodziny jakieś tam szefowe, to ja mówię, że nie piję w godzinach pracy, może by cię haszyszu chcieli, cisza zaraz totalna. To, znaczy chciałem ich zbić oczywiście, bo nie miałem haszyszu, wiadomo. Natomiast przechodząc do tego Starbucksa, znaczy sprawa jest tak naprawdę poważna, dlatego że Polacy zarabiają o wiele mniej niż Niemcy. I dobrze, że pan powiedział o tym, że stawki w Starbucksie niemieckim, nie tylko w Starbucksie, w niemieckiej gospodarce płaca minimalna, absolutnie płaca minimalna, wynosi 8,84 euro. 8,84 razy 4,5, mniej więcej tam 4,30, no to jest 37 zł za godzinę pracy. To jest minimalna płaca niemiecka w takich najgorszych pracach, nie wiem, że jak państwo, nie wiem, jakieś sprzątające w ochronie w Niemczech, 37 zł za godzinę, przy cenach, które... W zależności oczywiście, co się kupuje, że tak powiem, ale jeśli chodzi o ceny produktów żywnościowych, one w Niemczech tak naprawdę wiele się nie różnią, to jest różnica rzędu 20%. I rzeczywiście te różnice w płacach są strasznie duże po prostu. Klucz problemu jest takie, że Starbucks niemiecki ma obecnie problem, dlatego że niemiecka branża gastronomiczna strajkuje. Oni chcą wyższych płac, a uwaga, oni nie mają 8,84, tylko oni mają w porozumieniu branżowym, mają tam rzędu 10 euro. Więc oni, to nie jest płaca minimalna, oni zarabiają więcej, 10-15 euro. I oni się teraz, ci pracodawcy Starbucksa, boją, że stracą klientów i że strajk trochę zmniejszy zyski, w związku z tym chcą, no mówiąc brutalnie, sprowadzić sobie tanią siłę roboczą z Polski jako łami strajków. Nie mogą zaproponować mniej niż 8,84, bo to byłoby nielegalne, bo jest odgórna płaca 8,84 jako płaca minimalna, tak jak w Polsce weszła 13 zł brutto, co też ja bardzo o to walczyłem i o PZZ, no ale 13 zł w Polsce, 38 zł w Niemczech, to jest bardzo duża różnica. I z jednej strony ja rozumiem tych pracowników, którzy mogą się zgłosić z Polski, tak, żeby po prostu sobie więcej zarobić, ale cel jest niestety, żeby rozwalić solidarność europejską i żeby równać w dół, tak? Na początek 8,84 damy Polakom, a na przykład za pół roku powiemy, dobra, to może obniżmy tą płacę minimalną do 7,35, to Polacy się zgodzą.
Więc to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczny precedens, który służy w ogóle pogorszeniu sytuacji pracowników tak naprawdę w całej Europie, bo jeżeli wszyscy takie triki zaczną robić, no to będziemy równać w dół. A przy okazji, co jest dla mnie bardzo ważne, jak będziemy później mówić o migrantach i uchodźcach, tego typu posunięcia też budzą po prostu, no mówiąc brutalnie, nienawiść wobec Polaków. Dlatego, że tamtejsi pracownicy zaczynają się wkurzać, że przyjeżdżają Polacy i obniżają standardy pracy, tak? Jak tamci strajkują, mówią, chcemy, nie, 12 euro, a przyjeżdża Polak i mówi, sorry, ale ja wezmę 8,80, no to budzi niechęć do Polaków. Więc my jako OPZZ walczymy teraz o to, żeby była zasada równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu, czyli jeżeli Polak idzie do Francji, nawet ten legendarny hydraulik, to my byśmy chcieli, żeby on zarabiał dokładnie tyle samo, co hydraulik francuski. Czyli jeżeli hydraulik francuski bierze za godzinę 18 euro, to Polak też powinien brać 18 euro. Żeby nie było właśnie tego mechanizmu równania w dół. Więc ja czytałem, że tam Razem w tej sprawie się jakoś zaangażowała się inicjatywa pracownicza. Ja mogę powiedzieć, że ja jako przedstawiciel OPZZ też popieram ten protest. Tam nie wiem, może pogadam dzisiaj z Andbergiem, my pewnie też jakoś formalnie w to wejdziemy. Natomiast no jesteśmy za, uważam, że to jest w ogóle niebezpieczne bardzo, więc... Więc jakby nie dajcie się też konia robić, bo pracodawcy lubią taki mych powiedzieć, no, że co prawda nie są to kokosy, ale na przykład damy wam pod stołem 10 zł, płaca minimalna jest 13, ale lepsze to niż nic. No, generalnie tego typu triki obniżają jakość pracy w całej Europie, więc to jest ważny precedens tak naprawdę. Dobrze, sytuacja w naszym kraju wygląda coraz gorzej i czy uważa pan, że opozycja ma teraz jakiekolwiek szanse przebicia? Pomijając oczywiście KOD, który wszyscy wiemy. Stracił uważa w większości naszych się. Pomijając KOD, pomijając Nowoczesną, pomijając wszystkich prawie. Realną opozycję. Znaczy nie, no źle się dzieje z mojej perspektywy przynajmniej, to znaczy opozycja trochę nie ma pomysłu, poza tym jak Państwo widzą, wspominałem o tych wiadomościach, PiS bardzo sprytnie prowadzi swoją politykę, bo PiS się dobrał do tego, co jest mi zawodowo najbardziej bliskie, dobrał się do kultury, dobrał się do mediów, dobrał się do edukacji. Dlatego też nie zazdroszczę Państwu, chociaż wy jesteście w liceum, to już tak bardzo Was to nie dotknie, co teraz PiS planuje zrobić. No niemniej jednak te zmiany w podstawie programowej wyglądają dosyć strasznie. Tak jak je śledziłem, te nowe podstawy, przyglądałem się, to też to wygląda jeszcze, była już nie było dobrze moim zdaniem. Natomiast no niestety sytuacja opozycji jest teraz kiepska, z tego też względu, że tak jak mówiłem, PiS bardzo sprytnie rozgrywa to propagandowo. W ogóle nie cenię pana Kijowskiego, to jest jakiś dziwny typ. Niemniej jednak PiS bardzo sprytnie rozgrywa opozycję, że na przykład no, Petru, którego też osobiście nie cenię specjalnie, ale to, że Petru pojechał sobie na Maderę, to było głupie z jego strony. Tak? No, jak człowiek protestuje, to nie powinien jeździć sobie na Maderę. Niemniej jednak w tym samym czasie prezydent Andrzej Duda pojechał do Zakopanego i to nie na dwa dni, a na tydzień. A jego zwierzchnik Jarosław Kaczyński powiedział, że mamy pucz w kraju. W związku z tym no, chciałoby się powiedzieć, że prezydent uciekł w momencie puczu. Więc jest to właściwie totalnie kompromitujące. A mimo to w mediach głównego przekazu w ogóle nie mówiły, że Andrzej Duda zdezerterował i w trakcie puczu. No, jak Kaczyński mówi, że jest pucz, no, to jest pucz. Przecież mamy naczelnika. Nikt nie mówił o tym, że Andrzej Duda zdezerterował. Wszyscy tylko mówili, że Ryszard Petru zdezerterował. Chociaż wyjechał, jak mówię, na dwa dni. Miał dyżury 30 grudnia i 3 stycznia, w związku z tym zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Nowoczesną właściwie nic strasznego nie zrobił, a mimo to w opinii też publicznej się skompromitował. Więc nawet tego typu numery, już nie mówię o ostatnich nagraniach, jak to on flirtuje i chce tam seks uprawiać ze swoją koleżanką z partii i że jakie to jest straszne, jak go dezawuje. No to są takie chwyty, które pokazują też siłę medialną PiS-u. A inna rzecz, tak jak mówiłem, ja napisałem książkę o mediach, Wielkie Pranie Mózgów, której starałem, bo ja pracowałem też w TVP ponad 2 lata. Niestety muszę wam powiedzieć, że polskie media są naprawdę straszne i wykonują gorszą jeszcze robotę chyba niż politycy. I to jest trochę odpowiedź na to pytanie, dlatego że media głównego nurtu wypierają tak naprawdę główne tematy. My czy wy o wielu rzeczach po prostu nie wiecie. I rzeczywiście, jak ja pracowałem w TVP i na przykład wymyślałem pytania do programu. Zapraszaliśmy na przykład, nie wiem, Niesiołowskiego albo Kosiniaka-Kamysza i ja brałem udział w tym, nie prowadziłem, tylko przygotowałem materiały, jakie mu pytania zadawać. Ja zadawałem pytania w stylu, panie pośle, dzisiaj się dowiedzieliśmy, że wzrosło ubóstwo w Polsce. Czy pan jest ministrem pracy, czy to nie jest przypadkiem pana wina, dlaczego pan nic z tym nie zrobił?
albo że wzrosło bezrobocie o 200 tysięcy osób, czy to nie jest klęska rządu. No więc moje pytania były jako 11, 12 i 13, 8 minut trwał program. Pierwsze trzy pytania były na przykład takie. Pierwsze, że nie wiem, że Brudziński nazwał pana kretynem. Co mu pan na to odpowie? Tak? W związku z tym odsuwa się ważne tematy i o wielu rzeczach w Polsce się po prostu nie mówi, a ten rodzaj polityki, która dominuje, bardzo sprzyja Prawu i Sprawiedliwości, moim zdaniem. Będziemy mówić o uchodźcach, no to ten temat też, no nie chcę teraz rozwijać, ale w jaki sposób oni są przedstawiani? Tak, jednostkowy przypadek, nie wiem, Achmed, lat 28, kogoś uderzył po twarzy. Wniosek polityczny, wszystkie Achmedy biją po twarzy i w ogóle muzułmanie to zaraz nas wszystkich pobiją po twarzy albo zgwałcą. Generalnie rzecz biorąc, niestety też sieci społecznościowe sprzyjają tego typu polityce i opozycja merytoryczna szczególnie na tym bardzo traci. Więc ja myślę, że rzeczywiście opozycja ma problem. Dodatkowo jeszcze no ja brałem udział w wyborach, popierałem tą Zjednoczoną Lewicę, która niestety też była rozproszona wewnętrznie. Dodatkowo jeszcze razem tłukło się ze Zjednoczoną Lewicą, co nie było moim zdaniem mądrym pomysłem. Lewica się rozdrobniła, więc w ogóle była słaba. Platforma, jak sami pewnie wiecie, przez dużą część społeczeństwa była uznana za skompromitowaną, rządziła długo. PiS też bardzo sprytnie grał tą kartą, że jesteśmy krajem w ruinie i to trochę się społecznie przyjęło, że jesteśmy krajem w ruinie. Chociaż jest to nie do końca prawda, bo mamy obszary biedy, ale mamy też pewne wskaźniki lepsze. No i krótko mówiąc, PiS wygrał, bo robił 8 lat kampanię wyborczą i cały czas robi kampanię wyborczą, a przy okazji Kościół po swojej stronie to jest potężna siła i to jest jedna organizacja, która działa na bardzo takim mikroszczeblu. Ja jestem z OPZZ-u i my mamy różnych ludzi w terenie, ale na przykład w małych miejscowościach i w małych przedsiębiorstwach związki zawodowe nie istnieją, więc my też jesteśmy głównie jednak w tych większych przedsiębiorstwach. Więc no, jakby jestem trochę pesymistą, muszę powiedzieć. To znaczy, pesymistą jestem też o tyle, z moich własnych doświadczeń, państwo o tym pewnie wiedzą, jak są na jakimś Facebooku, czy Twitterze, czy jakimś Instagramie, że tak zwana pierdoła w cudzysłowie często ma bardzo duży zasięg i jest lubiana przez 1000 osób, natomiast merytoryczny głos jest lubiany przez 6 osób. I w momencie, jak ostatnio spostrzegłem, tak a propos jakaś uwaga do państwa, ostatnio się śmiałem, że tam pisałem właśnie o wzroście bezrobocia na przykład, to nikt się tym nie zainteresował, ale jak napisałem o tym spostrzeżenie, że nie jest najmądrzejsze, jak ludzie w państwa wieku chodzą w juniorkach i samych stópkach i że jest zimno generalnie i że to nie jest za mądre, to polubiło 300 osób. więc jakby jest też kwestia nagłośnienia pewnych spraw i wydaje mi się, że opozycja ma z tym problem. Widzi pan w polskiej młodzieży jakieś koło ratunkowe dla naszego kraju? Bo wracając tutaj do tej propagandy, która w Polsce szeroko działa i do ONR-u, który też ma jakoś wpływ na naszą młodzież. Czy to może wygrać z ludźmi trzeźwo myślącymi? To jest pytanie bardziej do państwa niż do mnie. Natomiast socjologicznie, jeśli mógłby znaczy, socjologicznie do tego się odnieść. Wszystkie dane pokazują, że emeryci są bardziej postępowi niż młodzi ludzie w Polsce, niestety na wielu poziomach. I rzeczywiście, nie wiem, czy to państwa akurat dotyczy, to niestety zaraz porozmawiamy. Dane pokazują, że polska młodzież jest wyjątkowo konserwatywna na tle młodzieży zachodniej. W krajach Europy Zachodniej są bardzo częste postawy czy poglądy komunistyczne, anarchistyczne, socjalistyczne. Jak ktoś z państwa był we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy w Grecji, to tam jest sierpień młot w dzielnicach studenckich, bardzo rozpowszechniony. Ja akurat sierpa i młota nigdzie nie wstawiam, natomiast rzeczywiście w tych krajach szczególnie młodzież jest nie tylko socjaldemokratyczna, ale raczej komunistyczna czy anarchokomunistyczna, bo tam anarchiści i komuniści nie tłuką, a raczej współpracują. W Polsce rzeczywiście to inaczej wygląda. Wydaje mi się, że dużym sukcesem obecnej władzy jest to, że ona udało jej się zainteresować młodych ludzi wątkami historycznymi. To jest sukces Żołnierzy Wyklętych, to jest sukces Marszu Niepodległości i pod tym względem rzeczywiście mamy taki fenomen na skalę europejską. Ja kiedyś to nawet przyglądałem się, no bo wydałem też parę książek i badałem, jakie tematy w Polsce się dobrze sprzedają, że tak powiem, na rynku. I okazało się, że Polacy kupują poza, powiedzmy, romansami czy kryminałami, które w ogóle na świecie, nie tylko w Polsce, się nieźle sprzedają, szczególnie jakieś takie topowe romanse czy kryminały. Szwedzkie w Polsce chyba najbardziej, tam mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, na przykład Larsona, tam jest milion egzemplarzy, to z takich tematów jakby merytorycznych najlepiej w Polsce sprzedaje się religia i antyreligia. Na przykład ten mój niezbędnik ateist sprzedał się 10 tysięcy egzemplarzy, czyli dużo jak na polskim rynku, ale też dziwię się dobrze sprzedał, czyli jakby za religią. I historia się dobrze sprzedaje. Książki historyczne mają sporą sprzedaż, co jest
ewenementem, bo w krajach zachodnich znacznie lepiej się sprzedają i są popularne książki na przykład dotyczące przyszłości, jakieś utopie, jakieś wizje, no nie wiem, władzy robotów, takie na granicy nauki i science fiction trochę, również mówię naukowe książki, w Polsce to się sprzedaje dużo gorzej. Więc wydaje mi się, że problem z polską młodzieżą, problem, jako socjolog to diagnozuję, tak? Ale dla mnie problem polityczny jest taki, że polska młodzież patrzy trochę w przeszłość, że z jednej strony, że tak powiem, tu jest taki paradoks, mówię, nie wiem jak wy, więc nie chcę generalizować, ale polska młodzież z jednej strony ćpa dużo, z drugiej strony dużo jest wyzwolonego seksu, a z trzeciej strony jest kult rodziny, tradycji, Boga, ojczyzny i honoru. I to jest taki dziwny miks. Ja na przykład bardzo lubię te, czy lubię, to jest przerażające dosyć, ale na przykład nie wiem, czy oglądacie Pamiętniki z wakacji, one są powtarzane, już były. To jest wbrew pozorom program, który, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo to jest połączenie tradycji i zabawy. I scenariusz jest krótko taki, prawie zawsze taki, że jedzie trójka młodych ludzi na wakacje. Dwójka i mężczyzn na przykład, ale kobiet też idzie się tylko. Ale jeden zawsze jest nastawiony na prawdziwą miłość. Zakochuje się na przykład Robert, lat 27, Anecie, lat 21. Tak? I on mówi, nie, wy chłopaki już wyluzujcie z tymi fotkami. Z Anetą, po tym spotkaniu idą do łóżka, więc szybko bardzo. Pierwsza randka do łóżka, nie tam trzy, ale pierwsza. Po tym nocy spędzonej razem, gdzie było oczywiście fantastycznie, chodzą za rączki i na przykład wypiła kieliszek za dużo i spodobał jej się jakiś tam, nie wiem, Roberto z Włoch, poszła do łóżka z Roberto. I jeszcze kolejnego dnia ona przeprasza tego, z którym się już zaręczyła, że ten godziny w ciągu tygodniowego wyjazdu jest trzy akcje. Jedna osoba idzie do łóżka z trzema osobami, po czym na końcu już jest małżeństwo. Więc to jest, bym powiedział, połączenie tradycji, że rodzina tego. Jednocześnie bym powiedział taki liberalizm seksualny, taka etyka bardzo bym powiedział, która jest wręcz, no bym powiedział, nie aż tak często spotykana, wyjątkowo taki progresywny. Więc ja mam wrażenie, że to są takie deklaracje, że z jednej strony właśnie polska młodzież jest strasznie wyzwolona, się bawi, narkotyki, seks, drugs and rock and roll, a z drugiej strony właśnie tradycja. Tak. I to jest taki miks, który tak na marginesie, co zabawne, trochę przypomina niektóre kraje muzułmańskie, gdzie też są te właśnie, że wszyscy muszą być, kobiety w szczególności, mają być mega tradycyjne. Ja mam wrażenie, że jest taka sprzeczność, bo dane pokazują, też już kończę, że strasznie szybko na przykład rośnie w Polsce liczba dzieci rodzących się poza małżeństwami. Bardzo szybko. I to też to ciekawe na terenach wiejskich. Zmienia. Kiedyś też był taki bardzo śmieszny był jakiś sondaż na jednym z portali takich erotycznych, gdzie się, że tak powiem, że, gdzie chodzi o seks, tak? Nie tam jakiś WP.pl seks, tylko tam gdzie swingersów czy coś w tym stylu. I była sonda przed wyborami, na kogo głosujesz. I PiS wygrał wyraźnie. Więc to pokazuje pewnego rodzaju niespójności. I oczywiście w PiSie było najwięcej, chyba w SLD było najmniej. Więc to, no to są takie sprzeczności polskiego życia. Więc, ale wydaje mi się, już odpowiadając na pytanie, zdaniem, że może osiągnie, że już, no nie, już nie można aż tak ściemniać, tak? Że po prostu rano, nie wiem, biorę kokainę, później idę z kochanką, a później idę z dobrą żoną do kościoła, że już może jednak No to zostając jeszcze w temacie polityki, jak widzi pan swoją przyszłość w tej dziedzinie? Czy zamierza pan pozostać raczej działaczem, czy politykiem? Znaczy ja jestem politykiem chyba. W
projekcie staram się, na przykład teraz nie jest to jakaś wielka tajemnica, moje kierownictwo o tym jakoś tam wie w sumie. Po wyborach, w których w ogóle OPZZ, że tak powiem mówiąc potocznie, przerżą totalnie, bo wszyscy kandydaci OPZZ taka jest niestety prawda. Oni się teraz sami przyznają czasem, że zrobili błąd, że przepraszają, że w ogóle to nie tak miało być, bo im obiecano nie wiadomo co, no niekoniecznie teraz się im słowa dotrzymuje. Realizacji, nazwijmy to, konkretnych celów ustaw, no to ja na pewno chcę działać. No, uważam, że osiągnąłem na razie jeden sukces w swoim życiu politycznym, nazwijmy to. Tym sukcesem jest minimalna i dzisiaj to popiera i PiS, i PO, i PSL, i to zostało przegłosowane i weszło 1 stycznia i uważam, że to jest jakby duży sukces i duże osiągnięcie, bo to obejmuje kilkaset tysięcy ludzi, naprawdę. Natomiast jak chodzi o przyszłość, wszystko zależy od, że tak powiem, rozwoju wypadków. Ja podtrzymuję, to nie wiem jak państwo, ale ja uważam, czy państwo, ta część, która dobrze życzy lewicy. Zjednoczonej Lewicy. Może to już się trochę ośmieszyło, to nazwa. We Włoszech na przykład to się nazywało Drzewo Oliwne i to Drzewo Oliwne było od komunistów po lewicujących chadeków. I to była bardzo uważam, że razem zrobiło błąd, że nie chciało rozmawiać, a to ja brałem udział w tych negocjacjach w wyborach. Nie chcę tu państwa zanudzać, bo nie każdego muszą kulisy polityki interesować, natomiast to było tak, że razem inna koalicja, na przykład bez Palikota albo bez SLD, ale razem w ogóle nie podjęło wtedy rozmów. Uważam, że to nie była najlepsza decyzja. Skutkuje tym, że nie ma żadnej lewicy w parlamencie. I być może przyszło. Oni Konopi, czy ktoś tam jeszcze. Ja tu jestem, że tak powiem, otwarty. A poza tym myślę, że obecnie jest sytuacja dla lewicy o tyle trudna, że po prostu Zandberg nienawidzi SLD. I to czy SLD, czy Zieloni, czy Razem, czy Ikonowicz, czy ja, to już jest kwestia, żeby w ogóle ten lewicowy głos był. I moim zdaniem nie ma sensu się też nawalać między sobą, czy Nowacka. Swoje miejsce, to ja uważam, że warto by budować taką zjednoczoną lewicę, tylko znacznie mądrzej wcześniej, bardziej konsekwentny przekaz, bardziej eksponowany. A jak ja bym teraz startował w wyborach, to wtedy bym to zupełnie inaczej robił, bo wtedy po prostu mocno wziął tych swoich związkowców, starałbym się ich zmusić, żeby na mnie głosowali, a ja byłem głupi, bo myślałem, że po prostu zagłosuję, a zagłosowałem. To też jest trochę pesymistyczne, że przepraszam za brzydkie określenie, ale tak niemądra osoba jak Paweł Kukiz, chciałem użyć brutalniejszego słowa, ale powiedzmy, że takiego użyję, tak niemądra. A naprawdę merytorycznie Kukiz to jest totalne dno. Totalne dno. Ja jeszcze Prawo i Sprawiedliwość mogę z nimi polemizować. Z Kukizem nie mogę polemizować, bo on nie ma żadnego poglądu godnego polemiki. A mimo to no z nim mogę polemizować, natomiast on też bardzo szybko wszedł do polityki i też zdobył szybko poparcie. Krótko mówiąc, polska polityka jest na tyle dynamiczna, nawet Razem, tak, które i ludzie, ojej, to jest jakiś dziwny brodacz, nowy, może mu zaufamy, tak? Więc polska polityka jest bardzo dynamiczna i można, to jest na swój sposób szansą, że można jakby zwrot awantura, przy obecnych mediach to nie jest łatwo zrobić telewizową awanturę, ale jak będzie możliwość, to wejdę bardziej w bieżącą politykę, póki co działa w OPZZ-cie i no, też czekam na że to byłoby chyba lepsze niż 500+ dla dzieci. Przydałoby się jakieś świadczenie dla studentów, moim zdaniem. Uniwersalne, bo w Polsce polscy młodzi ludzie
Europie, obok Włochów, Greków i Hiszpanów, czyli tych takich tradycyjnych społeczeństw, najpóźniej się usamodzielniają. Są z rodzicami straszliwie długo, mężczyźni szczególnie. Samodzielnie mieć własne mieszkanie, móc wyprowadzić się od rodziców. Kościół luterański w Norwegii ostatnio dopuścił małżeństwa par homoseksualnych. Tego jakkolwiek. To też do was bardziej pytanie, bo ja nie mam z tym problemu. Znaczy, jest jakiś problem z męskością w Polsce. Co tutaj dużo mówisz? No mamy swoje seksualne gusta. Jak ktoś mówi, że jest heteroseksualny, no to nie jest tak, że mu się, jeżeli jest na przykład mężczyzną, to nie jest tak, że każda kobieta musi na przykład bardzo lubi, nie wiem, 34-latki, blondynki z małymi piersiami i długimi nogami, dajmy na to, no to nie podobają mu się brunetki z dużymi piersiami, lat. Skrótem tak naprawdę, tak? Że podoba nam się przeciwna płeć, ale też nie wszyscy. Jeżeli ktoś mi się nie podoba, jeżeli nie podoba mi się pan albo pani w wieku lat, nie wiem, 50, że ja się brzydzę. Ja się nie brzydzę osób, z którymi nie chcę uprawiać seksu. Ja po prostu, no nie oceniam ich seksualnie. No mam, no dzień dobry, ja mogę nam... I jeżeli ja słyszę od narodowców, że oni na przykład się brzydzą, jak oni sobie wyobrażają, jak ci geje, po prostu to jest straszliwe, no. Jak ja patrzę na parę... Oni mi się mogą estetycznie bardzo nie podobać, ale ja nie powiem, przepraszam, czy mogliby się państwo nie całować, bo ja się tak tym strasznie brzydzę, jeszcze uruchamiają mi się fantazje, jak państwo kopulują. Tak strasznie mówi, że tym gejom trzeba, żeby oni seksu nie uprawiali, to moim zdaniem stoi za tym jakaś fantazja uprawiania seksu osób homoseksualnych. Ja takich fantazji nie mam. Z moim seksualnym gustem, to ja po prostu się nie interesuję seksualnie. Więc wracając do pytania, wydaje mi się, że jeżeli dorośli ludzie chcą ze sobą żyć, spółkować, cieszyć się... I uważam, że państwo powinno zmienić konstytucję i małżeństwo powinno być również osób tej samej płci, powinny być totalnie równe prawa dla osób homo i heteroseksualnych. To nie jest żadne zboczenie, to są dorośli. Wiem, że o to może ze zwierzętami coś, no porównywanie ludzi do zwierząt w tym wypadku i tego, że dwójka kochających się osób tej samej płci albo innej seksu prawia, naprawdę trzeba mieć jakiś problem. Co rządzi, wiemy, że ma media, więc też w jakiś sposób formatuje ludzi, żeby tego homoseksualizmu nie lubili. Natomiast to, co mnie ciekawi bardzo, jest to na swój sposób zabawne, że do lesbijek nic nie mają, bo się mogą popodniecać, jak oglądają dwie panie, które się pieszczą, tak? I to też jest taka męska fantazja o tym, że właśnie gej to jestem... Ojej, a jak ja bym tak... A jak kobieta się z kobietą pieści i ja się podniecę, to w ogóle jestem macho i fantastyczny koleś. Więc pod tym względem jest niechęć do gejów i ja myślę, że to się wiąże też w ogóle z przemianami, o których wspominałem. Polskie kobiety się emancypują. Różne badania są prowadzone z Lepskiego na przykład. Kobiety mają coraz więcej partnerów. Jak chodzi o... ...i byli z tego dumni, a kobiety nawet jak zdradzały, to się wstydziły. Dzisiaj często jest nawet odwrotnie, ale jakby idzie to w kierunku ujednolicenia, że kobiety wyrażają swoje potrzeby. No i pod tym względem
I pod tym względem myślę, że mężczyźni sobie nie radzą z tym stanem rzeczy, boją się o swoją seksualność, boją się emancypacji, boją się tego, że... że nie mam nic przeciwko, nie wiem, legalizacji związków homoseksualnych, jest rozmowa i wtedy mężczyzna obowiązkowo musi powiedzieć, ale ja jestem hetero, chociaż nikt go o to nie pyta. Więc ja myślę, że jest... I dlatego w krajach zachodnich to w ogóle nie jest temat. Bo w krajach zachodnich ludzie nie mają kompleksów na tle seksualnym. Jak ktoś chce uprawiać, jak chce kobieta, kobieta to uprawia, jak ktoś chce kobieta, mężczyzna uprawia. Generalnie rzecz ujmując, uważam, że Kinsey miał rację. Jak Państwo wiedzą, o kim mówię, to był taki pan, który uważał, że mówię w uproszczeniu, że wszyscy jesteśmy biseksualni. I myślę, że dużo ma rację. On nie mówił, że jesteśmy biseksualni. No tak samo nie ma stereotypowo kobiet w 100% kobiecych i mężczyzn w 100% męskich. Ja nie wiem, no czy jeżeli zrobię jakiś, nie wiem, miękki gest, się bardziej kobietą, a jak kobieta da po zębach komuś mocno, to będzie w 10% mężczyzną. Wydaje mi się, że to są tożsamości, które są zbędne, szkodliwe, represyjne. Obywatelkami tego kraju, tak samo jak wszyscy inni, powinni być równotraktowani. Dobrze, możemy wrócić jeszcze na chwilę do tematu propagandy. Ostatnio padło może na nas mieć propaganda prezentowana przez TVP. Znaczy potężny, no. Propaganda ma niestety duży wpływ. Ja nie jestem... Bo... muzułmanów 6 milionów i by zabili polskich mężczyzn, jeszcze polskie kobiety by przelecieli, w ogóle już polscy narodowcy nie mieliby swoich kobiet, które były ich kobietami. Przekazu religijnego. Jestem krytyczny wobec wizji na przykład rodziny i małżeństwa, tak chrześcijaństwa, jak i islamu, judaizmu, prawosławia. Jestem ostrożny wobec przekazu religii światowych. Mać religię taką, jaką chce i nie powinien być z tej racji dyskryminowany. W Polsce od 2 lat, wczoraj byłem u Rzecznika Praw Obywatelskich i rozmawiałem między innymi na ten temat, według danych policji, prokuratury, przemoc wobec muzułmanów, agresja, mowa nienawiści i również niestety akty przemocy bezpośredniej. Jeśli chodzi o wizję rodziny i społeczeństwa, wbrew pozorom, różni od katolicyzmu. Co do wizji rodziny na przykład jest dużo podobieństw. Jest to dosyć zabawne, że na przykład w Wielkiej Brytanii muzułmanie są znacznie bardziej zintegrowaną grupą niż Polacy. Mistrzem Londynu jest muzułmanin progresywny, który jest lewicowy i jak na, dla części Polaków jest zbyt postępowy. Bo jest za małżeństwami homoseksualnymi, bo jest za pełnymi prawami kobiet. Jeśli chodzi o pytanie, wracając, myślę, że bardzo dużo tutaj złego robi niestety internet. Ja też działam bardzo aktywnie w internecie, na Facebook, ale mam wrażenie, że takie skróty myślowe wchodzą. Czyli to gwałcił kogoś albo pobił kogoś i nagłówek muzułmanin gwałci Polkę na przykład. No i od razu jest panika, jak to jest, że muzułmanin, a tak naprawdę muzułmanie gwałcą. Tam awantura, bodaj Tunezyjczyk, tak? Prawdopodobnie sprawa w toku, ale z doniesień przynajmniej wynika, że Tunezyjczyk zabił Polaka też w odpowiedzi na to, że był tam jak morderstwa. Po tym morderstwie zaczęły się rozruchy i zaczęły się wystąpienia przeciwko w ogóle muzułmanom. Tak jakby jeden przypadek morderstwa był podstawą do generalizacji. Procent tych morderstw nie ma takich reakcji, że na przykład, nie wiem, Henryk
katolik po prostu zamordował swoją żonę i dzieci. Później ludzie nie wychodzą na ulicę, że na przykład, nie wiem, mężczyzna w wieku 30 Natomiast wobec muzułmanów ta generalizacja ma miejsce. Jeśli chodzi o przypadki morderstw, również w Europie Zachodniej, żeby było jasne, to oczywiście zamachy terrorystyczne są czymś strasznym. Natomiast również w Niemczech, czy we Francji, gdzie zdarzały się zamachy, zdecydowana większość morderstw i gwałtów to są mordy i gwałty dokonywane przez tamtejszych obywateli, katolików lub protestantów. I nie ma generalizacji, uważajmy na młodych katolików w wieku 30 lat. A jeżeli chodzi o motywy religijne, to na przykład, nie wiem czy wiecie, w Stanach Zjednoczonych od wielu lat funkcjonują grupy terrorystyczne protestanckie, radykalnego protestantyzmu, które na przykład dokonują zamachów na kliniki aborcyjne. I największe zamachy w historii Stanów Zjednoczonych to były zamachy motywowane religijnie protestancko. Więc ja bym był tutaj bardzo ostrożny, jeżeli chodzi też o kwestie w ogóle związane z tym upolitycznionym islamem i zamachami. Ruchy terrorystyczne o częściowo podłożu religijnym nie mają wcale długiej tradycji. One się pojawiły mniej więcej 25-30 lat temu w wyniku działań koalicji zachodniej w Iraku i Afganistanie i na dodatek jeszcze perwersyjnie Amerykanie opłacili te grupy, które dzisiaj dokonują zamachów terrorystycznych. ISIS obecnie w dużej części ma broń amerykańską. Podobnie Al-Kaida jeszcze w latach 80. otrzymywała, nawet osobiście Bin Laden, z tego co wiem, od Rumsfelda dostawał pieniądze po to, żeby walczyć ze Związkiem Radzieckim. Tak? Była to część zimnej wojny i Amerykanie nie zbadali odpowiednio, komu dają pieniądze i wzmocnili po prostu skrajnie prawicowe, czy nazwijmy to, nie wiem, skrajnie fundamentalistyczne ruchy, które co ciekawe, bo jak się przyjrzelibyście Państwo talibom na przykład, to jest stosunkowo nowe wyznanie, które tak naprawdę wykorzystuje religię do celów politycznych. A tak naprawdę cele ISIS dzisiaj również to nie są cele stricte religijne, to są cele ekonomiczne. Oni walczą o ujęcia ropy naftowej na tych terenach podbijanych, z czego mają bardzo duże pieniądze. Jakbyście się przyjrzeli praktyce, jak ci ludzie żyją, to by się okazało po prostu, że no, najwięksi liberałowie to są przy nich, że tak powiem, wymiękają. To znaczy seks, drugs and drug and roll oczywiście, panowie, z ISIS, święta religia i w ogóle księgi i miejsce kobiety to jest tylko w domu, a oni sami po prostu się zabawiają bardzo nietradycyjnie, bym powiedział. Więc generalnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że tu bardzo dużo złego robią też media, które generalizują i Ruch Narodowy, i Prawo i Sprawiedliwość, że oto islam jest zły, dlatego że pan z islamu, pan muzułmanin kogoś zabił. No jeżeli by w ten sposób diagnozować, to ja czasem mówię, nawet w Winnickim niedawno mówiłem, na 500 morderstw rocznie w Polsce około ponad 400 dokonują młodzi mężczyźni. Czy to znaczy, że mamy policjanta stawiać przy każdym młodym mężczyźnie? Raczej nie. Tym bardziej, że w Polsce akurat jest muzułmanów, z tego co dobrze pamiętam, chyba 30-40 tysięcy i to jest wyjątkowo spokojna wspólnota. Znaczy tam w ogóle nie ma właściwie przestępstw, oni są dobrze zintegrowani z polskim społeczeństwem, nie ma absolutnie żadnych problemów, nie ma tam żadnych komórek terrorystycznych. W związku z tym z islamem jest tak samo jak z chrześcijaństwem. Są odłamy skrajne, odłamy wyjątkowo obrzydliwe i odrażające, odłamy terrorystyczne, a są 90 kilka procent muzułmanów, to są ludzie, którzy żyją tak samo jak szeroko rozumiani my protestanci, my katolicy, my ateiści, my prawosławni. Więc media oczywiście robią dużo złej roboty, natomiast ja bym radził nie generalizować. To, że jeden katolik muzułmanin zabija, to nie znaczy, że to jest zbrodnicza religia. Prezydent USA Donald Trump ostatnio wydał dekret zakazujący wjazdu do kraju właśnie osobom z 7 krajów arabskich. No i czy to jest przejaw strachu obywateli, czy to już jednak ksenofobia? Znaczy to jest idiotyzm przede wszystkim. W Szwecji, która jest, no jakby nie było częścią, nazwijmy to, tego świata zachodniego, też stałym sojusznikiem jakoś tam Stanów Zjednoczonych, mieszka obecnie około 50 tysięcy osób pochodzenia irańskiego. Po dekrecie Trumpa oni się przestraszyli, że nie będą mogli w ogóle jeździć również do swoich krewnych. Co ciekawe, ministrem spraw bodaj wewnętrznych, nie jestem pewien, chyba wewnętrznych Szwecji jest osoba pochodzenia irańskiego. Więc mogłoby dojść do skandalu dyplomatycznego, ponieważ politykami partii również rządzących w Europie są ludzie na przykład z Iranu czy Iraku, czy mają podwójne obywatelstwo. Natychmiast zaczęła się, po tym dekrecie Trumpa, zaczęła się bieganina urzędników, bo
bo również urzędnicy amerykańscy zaczęli zastanawiać się, co zrobić z idiotycznym dekretem swojego prezydenta, żeby nie popsuć sobie stosunków dyplomatycznych z 1/3 świata. Pomijając idiotyczność tego dekretu, on jest całkowicie nielogiczny, dlatego że jakbyście się przyjrzeli, obywatele jakich krajów są, to mają mieć totalną blokadę, to okaże się, że to wcale nie są te kraje, gdzie są bojówki islamskie. Na przykład Trump nie zablokował granic w ogóle dla Arabii Saudyjskiej, która nie tylko, że według różnych doniesień amerykańskiego wywiadu również, ma miejsca, gdzie szkolą się tak zwani bojownicy ISIS. I chyba nawet na terenie Arabii Saudyjskiej była część egzekucji, tych najbardziej okrutnych, to nawet jeszcze Arabia Saudyjska jest krajem w naszych kategoriach totalitarnym. To znaczy to jest rzeczywiście strasznie brutalny reżim, który zabija ateistów, który zabija kobiety za jakiekolwiek dążenia emancypacyjne, który zabija katolików, jak się będą chwalić swoim wyznaniem. Więc to jest straszliwie represyjny reżim, który tak się składa, że ma świetne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i sam Trump jako biznesmen robił interesy z Arabią Saudyjską. W związku z tym jest to niekonsekwencja, hipokryzja i działanie czysto pod publiczkę, że to jest taka próba wywołania, znowuż to jest ta sama gra, którą stosuje w Polsce Ruch Narodowy czy na Węgrzech Orban, tylko że jest to, pomijając wszystko inne, nawet rozumiejąc te lęki przed uchodźcami, jest to totalnie bez sensu, bo jak mówię, zamachowcy często byli szkoleni w tych krajach, w których nie ma zakazu akurat. Nie ma. No, inny, w ogóle te kraje najbardziej represyjne, nie wiem, też Emiraty Arabskie, tak, też nie ma zakazu. Więc te kraje, które przyjmują dość represyjne rozwiązania, nie mają zakazów, a mają zakazy kraje, które są akurat, jak chodzi o sposób życia, też znacznie bardziej liberalne. Bo jak sobie weźmiemy na przykład Irak czy Syrię, to jakby Państwo trochę poczytali o historii Iraku czy Syrii, to w ogóle są społeczeństwa dosyć świeckie. Pod pewnymi względami one są nawet bardziej świeckie niż Polska. Więc to w ogóle mówić, że tu są jakieś kraje fundamentalizmu, a z drugiej strony współpracujemy z Arabią Saudyjską, no to jest jakiś czysty populizm. No nie chcę o prezydencie USA, może wprost mówić, że to jest jakiś totalny idiota. Ale rzeczywiście smutno, źle się stało, że taki człowiek jest najsilniejszym prezydentem, najsilniejszym człowiekiem na świecie, który naprawdę nie ma podstawowej wiedzy o wielu zjawiskach, który podejmuje decyzję w zależności od swojego kaprysu, który najpierw wprowadza decyzję, a później się zastanawia, jak wybrnąć z nich, żeby nie było kompromitacji. Bo rzeczywiście, tak jak mówiłem Państwu, ta decyzja Trumpa wzbudziła bardzo duże reperkusje. Poszczególne kraje zaczęły negocjować w ogóle ze Stanami, czy oni mogą przysyłać w ogóle na przykład swoich przedstawicieli na jakieś szczyty dyplomatyczne. No więc generalnie to jest jakiś absurd tego decyzja, jednym zdaniem. Wydany przez władze Wojsk został nominowany do Nagrody Nobla i jak pan uważa, skąd wielu Polakach tyle niechęć do tej organizacji? Ja mam tutaj pewien kłopot, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem WOŚP-u. Jestem znajdującą się w olbrzymiej mniejszości lewicową frakcją sceptyczną wobec Owsiaka. Uważam, że on robi sporo dobrej roboty, że aktywizuje ludzi, że oni jakoś działają, że chcą pomagać innym i to jest moim zdaniem w porządku. Natomiast wydaje mi się, że samo istnienie WOŚP-u w Polsce jest dowodem tego, że coś jest nie tak. W krajach Europy Zachodniej WOŚP-ów nie ma, ale nie ma nie dlatego, że ci ludzie są jacyś, nie wiem, leniwi, że im się nie chce robić takich akcji, tylko po prostu w Szwecji, Belgii, Holandii czy w Niemczech za służbę zdrowia odpowiada państwo. Nie ma ogłoszeń, zbieram na, nie wiem, moja córka jest chora na białaczkę, co w Polsce niestety jest coraz częściej spotykane. Więc wydaje mi się, że Owsiak jest takim bolesnym dowodem na słabość polskiej służby zdrowia i tego, że w ogóle coś takiego jest potrzebne jak dopłacanie do służby zdrowia, to po pierwsze. Po drugie, ja nie jestem wielkim fanem Owsiaka osobiście, bo on jest strasznie zarozumiały. Ja tego nie lubię specjalnie. A poza tym kwoty zbierane przez WOŚP strategicznie i strukturalnie nie mają znaczenia i nie jest prawdą, że on ratuje życie. No to jest po prostu nieprawda. Corocznie Owsiak zbiera około 70 milionów, znaczy nie corocznie, w tym roku, w zeszłym roku 70 milionów, w tym może będzie trochę więcej. Tymczasem wydatki NFZ-u rocznie na służbę zdrowia to jest ponad 70 miliardów. Jak łatwo wyliczyć, zbierane przez Owsiaka pieniądze, czy przez nas jako obywateli, a nie przez Owsiaka, to są mniej więcej 0,1%. 0,1% wydatków NFZ-u. To są kwoty totalnie nieistotne, które czasem NFZ-owi zostaje, a czasem dopłaca się. Więc ta akcja nie ma znaczenia dla ratowania czyjegokolwiek życia. Nie ma znaczenia. Ono ma znaczenie symboliczne, ma znaczenie społeczne,
ma znaczenie, bym powiedział, tego, że ludziom się chce wychodzić na ulicę. Natomiast uważam, że źle się dzieje, kiedy to jest przeceniane. Wydaje mi się, że trochę to się wpisuje w taką katolicką też mentalność, że my to zrobimy takim wielkim patosem i tak się strasznie chwalimy i demonstrujemy. Bo akcje charytatywne na przykład w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach nawet, to są 100 razy większe, jak chodzi o kwoty zebrane, tak? Więc jakby wolę owsiaka niż obecną władzę, ale nie lubię tej polaryzacji. My mamy Caritas, a wy macie owsiaka i teraz my się będziemy nawalać, kto jest lepszy. Nie lubię tego sporu specjalnie. Okej, niech owsiak będzie zgłoszony, czy jest zgłoszony, aczkolwiek nie wiem, czy to jest też dobry adresat, bo owsiak dla światowego pokoju no nie zrobił nic. No też nie. Zbieranie pieniędzy na służbę zdrowia jakoś tam szeroko rozumianym, to nie jest akcja pokoju na świecie, więc mam pewne wątpliwości, natomiast argumenty przeciwko owsiakowi oczywiście są groteskowe, są dosyć obrzydliwe. To, co się może nie podobać władzy, to, że owsiak jest utożsamiany z pewnym podejściem do życia. To bardziej oni nie lubią chyba tego słynnego rób ta, co chce to, że on jest liberałem i on by chciał właśnie, no właśnie to, co mówiłem, seks, drag and roll, jeszcze ten przystanek Woodstock, gdzie właśnie tam, nie wiem, seks właśnie, narkotyki, zabawa i tego, to władza nie może dopuścić. Więc o tyle, o ile owsiak to naprawdę ten seks, drag and roll, to ja bym go bronił. Natomiast sama akcja uważam, że jest trochę przeceniana. Więc jakby nie mam nic przeciwko, ja nie będę żadnych działań przeciwko nim podejmować, ale zarazem nie przesadzałbym tego zrobić. Dobrze, to dziękujemy i teraz tak oddajemy głos publiczności. No to ja mam pierwsze pytanie. Proszę pana, wspomniał pan na początku o nierównościach dochodowych. No i czy uważa pan, że to jest problem? Jeśli to jest problem, to w jaki sposób powinniśmy się przeciwdziałać? No i jak pan się zapatruje na skalę tego zjawiska w Polsce? To znaczy, no nierówności są bardzo dużym problemem, tylko ludzie często tego zjawiska nie rozumieją, nie czują, a czują ewentualnie dopiero wtedy, kiedy to ich dotyka. Więc może powiem o dwóch sprawach. Jest taka książka, którą z pewnością polecam. Ona nie jest pisana strasznie trudnym językiem. Myślę, że nie zmęczą się Państwo bardzo, to chciałem powiedzieć. Nie jest techniczna bardzo. Ona się nazywa Duch Równości. Tacy autorzy to jest Wilkinson i Pickett, ale jak Państwo wpiszą Duch Równości, to wyskoczy. To jest książka, która pokazuje, w jaki sposób nierówności dochodowe niszczą społeczeństwo. Że tu nie chodzi tylko o to, że są biedni, ale chodzi o to, że sam fakt nierówności niszczy. Nam się uruchomiło. Ci autorzy pokazują, nie, może sobie być uruchomione, jeżeli to jest. Zaskoczyło mnie to uruchomienie. Nie, spokojnie. Nie peszy mnie takie coś. I generalnie rzecz biorąc, ci autorzy pokazują, że nierówności prowadzą do wielu patologicznych zjawisk. Na przykład, i oni porównywali kilkadziesiąt krajów z całego świata, na przykład nierówności prowadzą do tego, że jest więcej znacznie chorób psychicznych, że ludzie się stresują. A dlaczego się stresują? Bo aspirują do tych, którzy są na górze hierarchii społecznej. W ogóle prestiż jest znacznie ważniejszy. Tutaj na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie nierówności są bardzo duże, bardzo młodzi ludzie szczególnie aspirują, żeby na przykład być takim jak Beckham, dajmy na to, tak? Żeby być tak jak celebryci. Celebryci w ogóle odgrywają w społeczeństwach nierównych znacznie większą rolę. W związku z tym, co kiedyś prawicowcy się ze mnie śmieli, a nie rozumieli, o co chodzi. Ale prawda jest taka, że w społeczeństwach bardziej nierównych na przykład znacznie częściej zdarzają się przypadki bulimii i anoreksji. Dlatego, że właśnie młode kobiety aspirują do tego, żeby być takimi jak gwiazdy. I potrafią po prostu naruszyć swoje zdrowie, potrafią poświęcać się straszliwie, żeby schudnąć 30 kilo na przykład. I rzeczywiście w społeczeństwach nierównych pojawiają się tego typu patologie. W społeczeństwach bardziej nierównych ludzie znacznie mniej sobie ufają. A dlaczego mniej sobie ufają? Bo żyjemy w zupełnie innych światach. Tak można powiedzieć, symboliczne jest to, nie wiem, Państwo zwrócili może uwagę. Warszawa jest tą stolicą Europy, gdzie jest najwięcej grodzeń. Najwięcej grodzonych osiedli we wszystkich stolicach Europy. Ja na przykład mam mieszkanie komunalne, komunalne mieszkanie na Żoliborzu, którym nie było ogrodzeń i ogrodzono je. Po 2000 roku ogrodzono je, że tak powiem, odgórnie i teraz to w ogóle czasem trudno się tam dostać, bo się jeszcze psują się te drzwi czasem i nawet jak się tam mieszka, trudno tam wejść, co skończyło to bardzo zabawne i symboliczne. Mieszkałem tam przez 12 lat, nie było żadnych kradzieży, a tuż po wprowadzeniu grodzeń nastąpiła pierwsza kradzież od wielu lat. Dlaczego? Dlatego, że pojawił się sygnał. Jeżeli się grodzimy, to znaczy, że mamy coś do ukrycia, tak?
pojawiają się podziały. W społeczeństwach nierównych ludzie żyją w zupełnie innych rzeczywistościach. Ja czasem się śmieję z prawicy, że oni mówią o jakimś wielkim, dumnym polskim narodzie, a ja się wtedy zapytuję, co ma wspólnego osoba, która, nie wiem, rozdaje ulotki 7 zł za godzinę do, nie wiem, biznesmena, który zarabia 100 tysięcy miesięcznie i, nie wiem, ma swój prywatny samochód, helikopter i połowę życia w ogóle spędza poza Polską. Generalnie rzecz biorąc, nierówności społecznej, dlatego was uwrażliwiam, nawet jeżeli nie jesteście osobami biednymi, czy nawet jesteście osobami bogatymi, to część tych nierówności również na was wpływa źle. I te badania Wilkinsona i Pickett pokazują, że wbrew pozorom w społeczeństwach nierównych wszystkim żyje się gorzej, nie tylko tym biednym, wszystkim. Wszyscy są ofiarami tej pogoni za tym, żeby być jak, nie wiem, właśnie Beckham czy jego żona, tak? Wszyscy są ofiarami tych oczekiwań systemu. Wszyscy histerycznie zabiegają o to, żeby mieć, nie wiem, jakieś prestiżowe funkcje w społeczeństwie, tak? A na przykład szwedzkie społeczeństwo, które jest znacznie mniej rozwarstwione niż polskie, to na przykład znacznie bardziej się ceni te zawody, które w Polsce funkcjonują jako, nie wiem, pogardliwe, tak? Że w Polsce wstyd się przyznać, że się, nie wiem, jest ochroniarzem. W Szwecji nie. Ciężka praca jak każda inna, nikt się nie wstydzi mówić, że jest, nie wiem, sprzątaczką, ochroniarzem. Te zawody, które w Polsce są pogardzane jako te gorsze, prawda, jako zupełnie prestiżowe, że to już naprawdę jest upadek, tam nie, tam się ceni każdą pracę. Więc wydaje mi się tak, jednym zdaniem, że rzeczywiście nierówności są bardzo szkodliwe. Ja w imieniu OPZZ-u od dłuższego czasu walczę o taki pakiet rozwiązań na rzecz zmniejszenia nierówności społecznych. Z jednej strony to są znacznie bardziej progresywne podatki, progresywne, czyli biedni płacą niższe, bogaci płacą wyższe. Ja od razu mówię, że ja zarabiam różnie, ale generalnie społeczeństwo zarabiam nieźle i dlatego mógłbym płacić wyższe podatki. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby płacić trochę wyższe podatki, żeby wszystkim ludziom żyło się lepiej. Jestem też za jawnością płac. To też by moim zdaniem znacznie prowadziło do większej przejrzystości, do tego, żeby ludzie mogli bardziej sobie ufać, że właśnie byłby to nacisk na zmniejszenie nierówności. Nie byłoby być może sytuacji takich, które dzisiaj mają miejsce, że na przykład prezes wielkiego koncernu daje sobie podwyżkę razy 3, a w tym samym czasie zwalnia pracowników. Że firmy, które mają straty, zwalniają ludzi, a prezesi mimo to sobie dają podwyżki, więc to też moim zdaniem jest dobre rozwiązanie. Proponowałem też i proponuję, żeby wprowadzić zasadę, zgodnie z którą w obrębie przedsiębiorstwa, żeby wprowadzić limit nierówności, czyli jeżeli sekretarka, ochroniarz, kierowca zarabia na przykład 2000, to żeby szef czy menadżer mógł zarabiać maksimum 8 razy więcej, czyli na przykład 16 tysięcy. Jeżeli pracodawca chce sobie podnieść dochody, to podwyższać musi też temu najgorzej opłacanemu. Czyli jeżeli jest 8, to jak na przykład zarabia 16, a najgorzej 2, to jak chce sobie podwyższyć na przykład do 32, to musi pracownikowi do 4 najgorzej opłacanemu. Ja wychodzę od przekonania, które niestety jest obce wielu młodym ludziom w Polsce, że rynek pracy, gospodarka, polityka społeczna to są obszary, na których wszyscy działamy, że nasza praca nie jest osadzona w próżni, że nie można mówić na przykład, że jak, nie wiem, Lewandowski, czy tam Radwańska, czy jakiś tam prezes banku zarabia 500 tysięcy złotych miesięcznie, to jest jej ciężka praca i w ogóle nic tam do tego. Nie jest to do końca prawda, dlatego że to, ile zarabiają poszczególni celebryci czy prezesi banków, zależy od nas, obywateli. Na ile będziemy ich oglądać, na ile ich będziemy cenić, to zależy również od systemu reklamowego. Na przykład, jeżeli już weźmiemy sobie tenis, jakby państwo prześledzili, w ciągu ostatnich 10 lat kilkukrotnie wzrosły dochody tych najlepiej zarabiających tenisistów. Chociaż nie jest to, nie wiem, jakiś tam Berg był kiedyś na przykład wielki tenisista, tak? Dzisiaj jest Federer. Federer zarabia od Berga razy 20. Chociaż tamten był uznawany za absolutnego geniusza, tak? No i teraz pytanie, cóż takiego się stało, że Federer musi zarabiać razy 30, uwzględniając zmiany w cenach, tak? Za tym stoi cała machina reklamowa, za tym stoją firmy marketingowe, za tym stoi przekierowanie gospodarki na takie tory, że po prostu system reklamy odgrywa większą rolę. Na tych ludzi pracuje mnóstwo innych ludzi. Tak samo jest z Tomaszem Lisem. Tak? Tomasz Lis zarabia, według mojej wiedzy, powiedzmy ponad 100 tysięcy miesięcznie. To nie jest tak, że on jest akurat wyjątkowo pracowity. Pielęgniarki też są bardzo pracowite. Państwa nauczyciele są, myślę, że w większości bardzo pracowici. Ja myślę, że ja też jestem pracowity. Ochroniarze też są bardzo pracowici. I wydaje mi się, że jest niesprawiedliwe, że na przykład ciężko pracująca pielęgniarka ratująca życie czy lekarz zarabia na przykład 3-4 tysiące niekiedy, a na przykład topowy dziennikarz zarabia 120 tysięcy. Czy rzeczywiście praca topowego dziennikarza jest 50 czy 100 razy więcej warta niż praca pielęgniarki? Mam wątpliwości. Część osób mi zarzuca, być może na tej sali są też tacy, że ja chcę ręcznie sterować gospodarką i właśnie ustalać ceny, ustalać płace od góry. No częściowo tak. Częściowo tak,
o tyle, o ile jako społeczeństwo podejmujemy pewne decyzje, nawet edukacyjne, tak? Czego was jako ludzi się uczy? Jeżeli was będą nauczyciele uczyć od najmłodszych lat, że na przykład najwyższe cnoty to są empatia, solidarność, że bardzo ważna jest służba zdrowia, że bez służby zdrowia społeczeństwo by sobie nie poradziło, to wtedy przestalibyście się tak ekscytować na przykład tekstami Tomasza Lisa, czy nawet, nie wiem, bramkami Lewandowskiego. A nawet jakbyście się ekscytowali bramkami Lewandowskiego, to byście jednak bardziej doceniali pracę pielęgniarek. I byście bardziej naciskali na przykład na to, żeby pielęgniarki więcej zarabiały. Więc ja myślę, że problem nierówności jest naprawdę bardzo ważny. Chciałem jeszcze drugą rzecz może powiedzieć, na pytanie niezadane. Ja kiedyś w jakimś programie powiedziałem rzecz, która wzbudziła dużo wesołości, a która mi się w sumie też podoba i moją wesołość wzbudziła. Mianowicie, że kiedyś chciałem ustawą znieść ubóstwo i podtrzymuję to. Uważam, że jednym z głównych zadań państwa jest znoszenie ubóstwa ustawą. To jest jedna z kompetencji państwa i różnica między prawicą i lewicą jest też taka, że lewica wierzy w to, że to można zrobić. Dlaczego warto znosić ubóstwo ustawą? Ja myślę, że warto odwołać się do osobistych doświadczeń. Nie wiem, czy wśród państwa są osoby jakoś biedne, które doświadczyły ubóstwa. Natomiast ubóstwo to nie jest tylko wskaźnik danych Głównego Urzędu Statystycznego, tylko ubóstwo to jest na przykład lęk. Państwo jak wstajecie, jesteście przyzwyczajeni, że na przykład, nie wiem, obudzą się państwo, nie wiem, no nie wiem, mają partnera czy partnerkę, czy mamę, czy tatę i na przykład państwo wiedzą, że będzie śniadanie, tak? To jest normalne, nie boją się państwo. Obudzą się państwo, jest kanapka, kawa czy herbata, później mają państwo obiad, tak? Idą państwo do szkoły, mają pewne zbiór rytuałów, które gwarantują państwo poczucie bezpieczeństwa. Ludzie biedni nie mają tego poczucia bezpieczeństwa, boją się po prostu. Boją się, jeżeli nie mają pieniędzy, a są w Polsce niestety, chodzi o skalę ubóstwa, cały czas niestety w Polsce w bezwzględnym ubóstwie, takim najgłębszym ubóstwie, który rzeczywiście polega na tym, że wręcz się nie dojada, cały czas żyje ponad 2 miliony ludzi, przynajmniej takie są dane na zeszły rok, to 2 miliony ludzi żyje w psychozie trochę. Gdybym ja rzeczywiście bał się, czy następnego dnia będę mógł na przykład zjeść po prostu, czy będę miał na jedzenie, to jest lęk, to jest paranoja. I ludzie, którzy się z tego śmieją, wydaje mi się, że są na swój sposób okrutni. I państwo powinno podejmować wszelkie wysiłki, żeby rzeczywiście no, znosić ubóstwo. Jednym z pomysłów na zniesienie ubóstwa przynajmniej części grupy było 500+. Które według polityków PiS-u zaskutkowało jakby zmniejszeniem się. Tak, więc jak chodzi o 500... oszczędności. Jak chodzi o 500+, ja nie mam jednoznacznej opinii o tyle, że jeżeli by te 500+ miało być adresowane do celu akurat walki z ubóstwem, to można by lepiej te pieniądze wykorzystać, adresować do ludzi naprawdę ubogich, tak? Jeżeli taki byłby tego cel. Natomiast mój niepokój w 500+ budzi to, że 500+ jest świadczeniem, które jest finansowane na przykład w cień w szkolnictwie. Bo na przykład zniesiono obowiązek szkolny dla 6-latków, na czym rząd oszczędza setki milionów złotych, a w momencie, kiedy 6-latki nie idą do szkoły, one idą do żłobka, do przedszkola, ale dla odmiany ubywa miejsc dla 3-latków. A jak ubywa mieć dla 3-latków, to te, głównie kobiety, które dostają 500 zł, mają zajmować się dziećmi, które wcześniej chodziły do żłobków, co tak naprawdę jest dla nich szkodliwe, bo żłobek często kosztuje ponad 1000 zł. W związku z tym pytanie, czy to jest rzeczywiście dobra zmiana, tak? Bo jeżeli ja dostanę 500 zł, ale w zamian będę musiał siedzieć z dzieckiem w domu, głównie dotyczy kobiet, to niekoniecznie jest dobra zmiana. Pomijając to, że 500+ jest również finansowane z cięć w budżetówce, bo rząd obiecywał, że będzie 500 zł dla pracowników sfery budżetowej, a 70% tych pracowników to są kobiety. Duża część matki. W związku z tym rząd zabiera, daje 500 zł, ale zarazem zabiera te 500 zł wcale nie osobom najbogatszym, a często osobom, które również są ubogie. Więc tu nie widzę logiki, ale generalnie rzecz biorąc, jak chodzi o nierówności, naprawdę was uwrażliwiam. Ubóstwo nie jest fajne, być wśród ludzi, którzy są w tej dolnej grupie tych osób ubogich, to nie jest fajne. Patrzeć z zazdrością na ludzi, którzy mogą korzystać z życia, którzy mogą chodzić na, nie wiem, na imprezy, do knajpy, mogą wyjeżdżać na wakacje i samemu nie móc tego, to nie jest fajne, to jest upokarzające, tak? I inny przykład, na przykład, nie wiem, socjalizujecie się państwo przed chodzeniem do dyskoteki, ale wypada kupić dwa drinki. Jak nie mam kasy, nie kupię drinka. Nie będę chodził z wami do klubu. Wypadnę. Będę siedział w domu, płakał, bał się, przestaniecie mnie lubić. Będę tym gorszym. Więc ja myślę, że to też są skutki nierówności, wykluczenia, które naprawdę dotykają ludzi, no też w każdym wieku.
No, moim zdaniem, znaczy z tego co zrozumiałem, pana pomysłem na walkę z ubóstwem jest po prostu zebrać bogatych i dać biedniejszym, wyrównać ten poziom, ale moim zdaniem to jest zniżanie w dół, bo likwidując na przykład ten strach ludzi bogich przed jutrem, likwiduje się też właśnie ich ambicje. Niektórych ten strach mobilizuje do stworzenia czegoś i zrobienia czegoś, co może ich z tego dołka wyrwać. Większość ludzi bogatych wcale nie pochodziła z wyższych sfer, tylko ze sfer ubogich. Często nawet ze strasznej biedoty. I oni mieli pomysł, który pomógł im zostać często wielkimi miliarderami i wyjść z tej strefy ubóstwa. Co więcej, ci ludzie często, jak już zdobyli pieniądze, przeznaczali bardzo dużą część swojego majątku na cele charytatywne. Czyli lepszym pomysłem byłoby po prostu zachęcać społeczeństwo do wpłacania dobrowolnych dotacji na cele charytatywne i na pomoc społeczeństwu, niż ściąganie podatków, które moim zdaniem są haraczem dla państwa, ponieważ to państwo decyduje, na co te moje pieniądze, które ja zarobiłem, przeznaczę. Być może fajnie, znaczy dla mnie nie fajnie, ale być może fajnie by było, gdyby było naprawdę tak, jak pan mówi, ale tak nie jest. Stany Zjednoczone, które są często pokazywane jako kraj taki wzorcowy, gdzie dużo było tam od pucy buta do milionera, jak to się potocznie czasem mówi. Otóż Stany Zjednoczone są krajem o najbardziej zablokowanych kanałach awansu ze wszystkich krajów rozwiniętych. Czyli krótko mówiąc, jeżeli pan się rodzi w biednej rodzinie, to ma pan bardzo małe szanse, znacznie mniejsze szanse niż osoba bogata, żeby zajść wysoko. Podobnie w Polsce. Na terenach post-PGR-owskich bardzo trudno jest panu się przebić i być nie tylko milionerem, ale nawet przyzwoicie żyć. Z tego względu, że na przykład to są tereny, gdzie cały czas jest wysokie bezrobocie, gdzie ma pan biednych rodziców, gdzie bardzo trudno panu wejść na rynek pracy, ma pan bardzo mały kapitał, bo na przykład pana rodziców nie stać na to, żeby nie dać panu dodatkowe lekcje angielskiego. Na tym terenie na przykład cały czas na części terenów post-PGR-owskich bezrobocie jest rzędu 20%, więc znacznie trudniej znaleźć pracę, a nawet jak ta praca jest, to jest powiedzmy za 2000 zł, a nie tak jak w Warszawie, gdzie łatwiej jest znaleźć pracę rzędu 3-4 tysiące. Na przykład ja jestem z rodziny niezbyt bogatej, bym powiedział przeciętnej polskiej rodziny, ale mimo wszystko mam pewne przywileje, bo jestem z Warszawy. Łatwiej mi było się dostać na Uniwersytet Warszawski. Mając tytuł magistra Uniwersytetu Warszawskiego, łatwiej mi jest sobie poradzić na rynku pracy. Jeżeli byłbym pod Warszawy, czy na przykład z Radomia, to na przykład, żeby zrobić w Warszawie karierę, musiałbym się zastanowić nad akademikiem, nad tym, gdzie tutaj zamieszkać. Musiałbym budować kontakty. Jak tu chodziłem do szkoły, to nawet już mam znajomych z liceum, którzy być może mają jakieś wejścia i wyjście. Więc to, co ja mówię, że jest coś takiego jak kapitał kulturowy i osoby, które są z tej wyższej, czyli te osoby bogatsze, znacznie łatwiej je awansować. Oczywiście są pojedyncze przypadki, które pan mógłby pewnie wymienić, ja też, które się dorobiły bardzo dużych pieniędzy, tam nie wiem, jakiś Jobs czy ktoś taki, chociaż zazwyczaj jak pogrzebać, to się później okazuje, że oni jednak zazwyczaj dziedziczyli po rodzicach majątki. No, polski przykład człowieka sukcesu to jest Kulczyk, który miał milion po ojcu. W związku z tym miałbym poważne wątpliwości, to po pierwsze. Po drugie, pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że jeżeli na przykład wprowadzimy bardziej progresywne podatki, znacznie bardziej. Ja kiedyś eksperymentowałem, nawet mówiłem kiedyś, że od miliona złotych, od miliona w górę 95%, ale od miliona, czyli jak poniżej miliona, to te podatki są znacznie niższe. Milion złotych ponad rocznie zarabia w Polsce, według mojej wiedzy, kilkadziesiąt czy kilkaset osób. Ale podatki realne, taka osoba by płaciła, nie wiem, 30%, 35%, tylko od miliona w górę wysokie. Czy rzeczywiście jest tak, że jeżeli ja mogę zarobić większe pieniądze, ale państwo mi zabierze dużą część tych pieniędzy, to ja przestanę się starać? Wydaje mi się, że nie, bo będę cały czas więcej zarabiał. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa jest taka, czy nie uważa pan, że lepiej dla społeczeństwa, dla nas wszystkich byłoby, żeby częściowo kosztem szczęścia tej osoby, którą pan wymienił, tej takiej bardzo ambitnej i kreatywnej, rzeczywiście, zgoda, częściowo kosztem jej satysfakcji, żeby dać satysfakcję wielu innym ludziom. Jeżeli opodatkujemy, nie wiem, jakiegoś Billa Gatesa dwa razy wyżej, to ja mu zabiorę, nie wiem, tam 2 miliardy dolarów, dajmy na to. Na czym polega unieszczęśliwienie jego? No nie kupi sobie helikoptera czwartego, nie wiem, nie kupi sobie jednego samochodu za 1,5 miliona i będzie miał tych samochodów 15, a nie 16 albo 17. Czy to rzeczywiście jest taki wielki dramat, który sprawi, że coś złego się stanie z gospodarką? Natomiast za pieniądze, które uzyskam dzięki tym bardzo bogatym ludziom, ja wbrew pozorom trochę pana zaskoczę, ja nie jestem za tym, żeby pieniądze rozdawać.
Ja dlatego jestem wobec 500+, to jest dłuższy temat, ja nie jestem jakimś wielkim fanem 500+. Ja jestem raczej fanem świadczeń organizowanych przez państwo. Mam tutaj na myśli przede wszystkim, jak ja miałbym budżet i mógłbym wydać sobie 50 miliardów, to ja jestem za tym, żeby na przykład były posiłki w szkołach dla wszystkich dzieci wysokiej jakości. Dla wszystkich. Bogatych, biednych, wszystkich. Na tych samych talerzach, tej samej jakości, owoce, warzywa, zgodne z dietą. Taki program, ja kiedyś to liczyłem nawet, bo tam pisałem tam dla OPZZ-u, SLD mnie coś prosiło. To byłby program, który by kosztował nawet nie wiem, czy nie więcej niż 500+. Gdyby to był program od żłobka do końca liceum. To są rzeczywiście drogi program, ale konsekwencja byłaby taka, że młodzi ludzie w Polsce byliby zdrowsi, że zarazem a propos tych nierówności, by to spłaszczało nierówności, bo wszyscy by dostawali to samo wysokiej jakości, powtarzam, to w Szwecji na przykład taki system jest, i jednocześnie odciążałoby rodziców. I na przykład rodzice również bogatych, nie tylko biednych, ale też mieliby czas dla siebie, nie musieliby robić tych posiłków, nie baliby się o to, że dziecko będzie nie dojadać. Czy z drugiej strony inny przykład. Osobiście uważam, że na przykład bardzo dużo kasy by się przydało na żłobki i przedszkola dla wszystkich. Bo ja czasem słyszę w Polsce, że żłobki to na przykład nie są za dobre, bo miejsce dzieci jest przy matce. To jest konserwatywny wzorzec. Tylko problem polega na tym, że są przykłady Belgii, czy Szwecji, czy Francji, gdzie żłobki finansowane przez państwo z podatków wszyscy mogą korzystać, wszyscy. I wszyscy korzystają. Również konserwatywne rodziny posyłają dzieci do żłobku. Dlatego, że siedzieć z dzieckiem 3-letnim w domu to jest naprawdę strasznie ciężka praca i każdy po prostu, każdy ojciec i każda matka chce mieć trochę czasu dla siebie po prostu. Dzięki temu też ci rodzice mogą spełniać się na rynku pracy. Między nimi też może być dobrze, bo nie oszukujmy się, czasem dziecko pogarsza stosunki z rodzicami, bo nie może ktoś spać, bo jest stres, bo mąż jest zazdrosny o to, że matka tylko przy dziecku siedzi, a o nim to zapomina, albo odwrotnie. No, zazwyczaj nie odwrotnie, tak na marginesie. No ale generalnie rzecz biorąc, żłobki i przedszkola dla każdego to byłby naprawdę świetny program, który uszczęśliwiałby ludzi. Czy z trzeciej strony, to jest na przykład opieka nad seniorami. W Polsce się wydaje najmniej kasy na opiekę nad ludźmi starszymi. Najmniej kasy, plus jeszcze obowiązuje przekonanie, że nad chorą matką czy ojcem ma siedzieć dziecko, tak? Zazwyczaj córka, tak? Że nawet jak ta matka czy ojciec jest ciężko chora i trzeba specjalistycznej opieki, to jeżeli syn czy córka przestanie się opiekować, no to znaczy wyrodna. Ja się śmiałem ostatnio, moi rodzice są zdrowi dosyć. Ja mam tak, że ja raz na pół roku robię dużą imprezę u siebie w domu. Urodziny czy imieniny. I ja wtedy wynajmuję rodzicom hotel. Ostatnio miałem takie spotkanie, gdzie moi znajomi się oburzyli. Jak to, ty rodziców z domu wyrzucasz? No wiesz co? A ja mówię, że 3-gwiazdkowy hotel ze śniadaniem, moi rodzice to lubią wręcz. Ale zadziałało konserwatywne wyobrażenie, że tylko rodzina ma się zajmować opieką. Że najpierw matka ma siedzieć z dziećmi w domyśle, a po pewnym wieku kobieta również 60+ ma się zajmować wnuczkami. Czyli taki bardzo tradycyjny model, który moim zdaniem unieszczęśliwia ludzi. I wydaje mi się, że ja tu jestem zwolennikiem w pełni tej szwedzkiej polityki społecznej, nawet nie rozdawanie pieniędzy, nie jakieś 500+, tylko właśnie wydawanie pieniędzy na opiekę nad starszymi i nie tam oddawanie do domu starców, które w Polsce się źle kojarzy, że się gardzi rodzicami, się idzie już lepiej do tego domu starców, tylko rzeczywiście pełna opieka, również kontakty z innymi ludźmi. Przecież osobie lat 80 potrzebni są inni ludzie, a nie, że po prostu tylko ta córka, która czy syn, który jest wściekły, że siedzi i zajmuje czas. Znacznie szczęśliwsza jest osoba 80+, kiedy jest aktywna. Kiedy chodzi do, nie wiem, do jakichś klubów, do jakichś domów kultury, do biblioteki. Kiedy żyje w miejscu, gdzie ma naprawdę profesjonalną opiekę i kontaktuje się z innymi. Ale na to, znowu wracając do pana pytania, no to potrzebna jest duża kasa po prostu. No. I skądś tą kasę trzeba wziąć. I moim zdaniem lepiej pozbawić Billa Gatesa tego symbolicznego, Polska też ma swoich Billów Gatesów, tego, tylko takich znacznie mniejszych, tego 15 czy 16 samochodu. I lepiej, naprawdę, lepiej zabrać 15 i 16 samochód temu, w cudzysłowie, czy by Billowi Gatesowi i dać po prostu na szkoły, na przedszkola, na opiekę nad seniorami, na infrastrukturę. Trudno, no. Troszkę się będzie gorzej żyło tym przedsiębiorczym, ale oni naprawdę się wyżywią, oni mają motywację. Przecież kończąc już, najbogatsi ludzie na świecie są gdzie? W Stanach, Niemczech, no, dochodzą tam Chiny też, ale nawet w Chinach, co ciekawe, nawet w Chinach są bardziej progresywne podatki niż w Polsce. W Chinach jest bodaj, jeśli dobrze, chyba 7 stawek. W
Polsce są tylko dwie, 18,32. Myślę, że większość osób i tak płaci po liniowym 19. Tak, a w Polsce podatki są naprawdę niskie i w Stanach Zjednoczonych, ja to czasem powtarzam, ale to są fakty historyczne. W czasach, kiedy Stany Zjednoczone czy Szwecja były na poziomie Polski, to Balcerowicz lubi powtarzać, że wy socjaldemokraci to lepiej przyjrzyjcie się, jak to było, jak Polska była, jak kraje zachodnie były na poziomie rozwoju Polski. Jak Stany czy Szwecja były na poziomie rozwoju dzisiejszej Polski 50 lat temu, to górna stawka podatku PIT w Stanach wynosiła 95%, w Niemczech 85%, w Szwecji, jeśli dobrze pamiętam, około 90%. I była motywacja do zarabiania, więc też nie przesadzajmy. No, gdyby pan był milionerem i miałby pan nawet te 10% dostać, to dalej by pan trzeba kasę, jakby panu zależało. Więc jakby nie przesadzajmy. No, oczywiście to jest do dyskusji, żeby nie było, że ja od razu bym tu ustawą 95% podatek. To jest oczywiście do negocjacji w praktyce, nie wiem, na przykład 18,32 i wprowadzić trzecią stawkę, nie wiem, 45,50 i przy okazji obniżyć trochę dla biednych, czyli zwiększyć kwotę wolną. Ale wciąż, dlaczego państwo ma mieć i ma otrzymać jakieś prawo do zabierania ludziom pieniędzy, na które sami zarobili i na które sami zapracowali? Moim zdaniem najlepszym sposobem byłoby tego Billa Gatesa, zamiast zabierać mu 80% przykładowo, zachęcić go, żeby on 40% albo mniej przeznaczał, dobrowolnie wpłacał na takie i takie cele, dokładnie takie, jak pan mówi, a nie pod przymusem wsadzenia go do więzienia, zmuszać go do oddania swoich pieniędzy, z którymi państwo zrobi, co będzie chciało. Wie pan, tu jest, zaraz panu oddam głos, tu jest problem pewien. Jeżeli służba zdrowia miałaby być zdana na łaskę i niełaskę ludzi bogatych, to by w ogóle nie mogło funkcjonować. To co? Mamy służbę zdrowia i ona jakoś funkcjonuje, tak? Nie wiem, USG, EKG, operacje, jest finansowania zdatków od, no nie wiem, polskich Billów Gatesów. I któregoś pięknego dnia... Nie, od wszystkich obywateli. Okej, i któregoś pięknego dnia polskie Bille Gatesy, wszyscy obywatele mówią, a w sumie mi to się nie chce zapłacić w tym roku 10 milionów. I co, szpital siada? Ludzie umierają z dnia na dzień. Nie można w ten sposób, żaden kraj by nie przetrwał, gdyby się podatki opierały na dobrowolności. To jest po prostu, no, znaczy to jest nieracjonalne. Bo to na przykład mogłoby doprowadzić do tego, że władowałbym w jakąś inwestycję 10 miliardów, nie wiem, lotnisko, droga szybkiego ruchu, autostrada, co tam, i nagle jakiś tam pan X czy pani Y nie chce wpłacić pieniędzy i autostrada w polu, że tak powiem, się zatrzymuje. Nie można w ten sposób finansować, ale drugi argument jest ważniejszy moim zdaniem. To, że Bill Gates jest miliarderem, czy że Kulczyk był bardzo bogaty, tak? Czy w ogóle, że są w Polsce ludzie bogaci, czy że Tomasz Lis dużo zarabia. On by nie był bogaty i by nie zarabiał bez nas, konsumentów, widzów, bez społeczeństwa. On został wychowany w 90% w szkołach, które zbudowało państwo. To jest niepubliczna szkoła akurat, niemniej jednak większość szkół jest publiczna. Programy są pisane publicznie. Drogi, autostrady, linie tramwajowe są budowane przez państwo. Służba zdrowia jest organizowana przez państwo w każdym kraju świata, nawet jeżeli finansowanie jest częściowo prywatne, to jednak pewne ramy stwarza wszędzie państwo, łącznie z krajami takimi jak Szwajcaria, czasami przytaczonymi, tam też państwo wydaje miliardy na służbę zdrowia. W związku z tym wydaje mi się, że podatki, pomijając wszystkie inne, nazwijmy, tu możemy się różnić, że ja jestem bardziej lewicowy, pan bardziej liberalny, nazwijmy to gospodarczo, pomijając różnice polityczne, wydaje mi się, że podatki są też, nazwijmy to, spłatą ludzi bogatych za to, że mogą się po prostu w danym kraju bogacić. Nie byłoby zarobków Billa Gatesa bez obywateli. Nie byłoby Billa Gatesa bez rozwoju technologicznego, w który nie tylko on zainwestował, zainwestowało państwo amerykańskie. Jeśli przyjrzeć się finansowaniu w Stanach Zjednoczonych, tam oczywiście kapitał prywatny jest potężny. Niemniej jakby pan się przyjrzał, to bardzo dużo inwestycji prywatnych było przynajmniej na początku swojego działania dofinansowywane przez państwo. Są też takie bardzo ważne branże gospodarki, że już niezależnie, czy jest się socjalistą, czy kapitalistą, jak chodzi o poglądy, liberałem, czy socjalistą, to na przykład służba zdrowia to jest taki sektor, w którym przez dłuższy czas, czy po prostu zawsze, nie można mieć zysków. Są badania bardzo ciekawe, że kraj zachodni na przykład inwestuje w te choroby, na które chorują ludzie z zachodu po prostu. Na przykład są bardzo małe wydatki na malarię. Dlaczego? Bo to nie jest choroba w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Belgii, prawda, to jest choroba społeczeństw biednych. Natomiast bardzo dużo pieniędzy idzie na przykład leczenie raka, tak? Bo to jest jedna z przyczyn głównej umieralności ludzi na Zachodzie. Natomiast rzeczywiście służba zdrowia to jest świetny przykład takiego miejsca, gdzie jest wyższość sektora publicznego nad prywatnym, bo to się po prostu nie opłaca. Ale
nie opłaca się, na tym trudno jest zbić kapitał. Kapitał to można zbić na witaminie C i kolejnych wcieleniach. Natomiast na leczeniu raka to jest marny interes, bo ludzie umierają długo, w cierpieniach, strasznie dużo to kosztuje ich leczenie. W związku z tym sektor prywatny praktycznie w to nie wchodzi. No tutaj jeszcze warto wspomnieć, że jakby w krajach o wysokich nierównościach to bogaci wydają, mają też więcej pieniędzy, żeby zabezpieczyć swoje majątki i swoje zdrowie, no jakby na prywatną ochronę, na służbę zdrowia prywatną. Jest tak wcale nie, że jakby oni mniej by wydali pieniędzy, gdyby nie było tych wysokich podatków. Tylko po prostu to wszystko, co zapewnia im państwo, jakby wydają potem finansowo z własnej kieszeni. No i też można zrobić eksperyment, że jakby pozwolić komuś nie płacić podatków, no ale nie może korzystać z usług państwa, no to by w ogóle z domu nie mógł wyjść na drogę, a jakby coś mu się stało, no to by zginął. Bo nikt na przykład żaden szpital prywatny nie przyjmie osoby, która ma raka. No chyba, że się tam zapłaci horrendalne sumy. Bo to... Znaczy to jest w ogóle chyba pytanie, bo ja rzeczywiście, i to jest jakaś różnica, ja dlatego na umyślnie powiedziałem o tej znoszeniu ubóstwa ustawą, z tego względu, że moim zdaniem, i to jest chyba jakiś ważny rys lewicy, powinien być ważny rys lewicy, że moim zdaniem po prostu jesteśmy społeczeństwem. Ja jestem jakby, sam jestem indywidualistą pewnie życiowo jakoś tam, natomiast uważam, że indywidualizm w polityce potrafi być szkodliwy. To znaczy w momencie, kiedy się też uczy ludzi tego, że ważny jest sukces jednostki i gdzieś zostaje odsuwane to dobro wspólne, a przecież działamy w społeczeństwie, przecież nasze towary, jeżeli jesteśmy nawet biznesmenami, kupują inni ludzie, i bez nich sobie nie poradzimy. I mój argument jest też ekonomiczny, jak chodzi o to wysokie opodatkowanie ludzi bogatych. Jeżeli ja bym na przykład miał 10 miliardów złotych, to co ja mógłbym z tą kasą zrobić? Nie konsumowałbym raczej na rynku. Nie kupowałbym, nie wiem, bułek, mleka, kiełbasy, sera żółtego. No ile ja mogę spożyć? No tyle, ile przeciętny obywatel, tak? Ja mogę ewentualnie wydawać na kolejne jakieś przyjemności. Jakie ja mogę mieć przyjemności? Nowy helikopter, rakieta, lot w kosmos, zahibernowanie mnie, żebym był, nie wiem, nieśmiertelny i żeby mnie zamrozili, jakbym umarł. No takie mają kaprysy ludzie najbogatsi, prawda? Z tych kaprysów ludzi najbogatszych wielkiego zysku dla społeczeństwa nie ma. To prowadzi, już kończę, to prowadzi generalnie do zastoju gospodarczego tak naprawdę. W momencie, kiedy te pieniądze są równiej dzielone, to jest większa konsumpcja na przykład na rynku spożywczym. Więcej ludzi na przykład wtedy, nie wiem, jeździ komunikacją publiczną. Więcej ludzi korzysta z jakichś usług, szewc, fryzjer, nie wiadomo co jeszcze, kosmetyczka, tak? I dzięki temu, po prostu już mówię czysto ekonomicznie, koniunktura. W momencie koncentracji kapitału w rękach nielicznych osób gospodarka się zwija. Bo jak mówię, ludzie bogaci, to jest nieracjonalna akumulacja kapitału. Po prostu w momencie, kiedy ludzie bogaci ściągają u siebie większość pieniędzy, a dobra luksusowe zazwyczaj kupują za granicą. Jak ja miałbym kupę kasy, to nie wiem, pewnie bym sobie kupił, no nie wiem. Ja nie mam aspiracji, żeby mieć 100 milionów, ale pomijając jakieś moje ambicje polityczne, no nie wiem, kupiłbym sobie może domek w Hiszpanii. No polski podatnik nie miałby z tego zupełnie nic. No, to wciąż są pana pieniądze i wciąż jak pan będzie miał taki kaprys, to kupi sobie rakietę i nikt nie powinien w to ingerować. Ale ja pokazywałem, że to, że ja mam setki milionów, to nie jest tylko moja zasługa, to jest zasługa systemu, w którym żyję. To jest paradoksalnie zasługa tego na przykład, że jeżeli byłbym wielkim producentem, nie wiem, parówek baranich i wszyscy wykupowali te parówki baranie, to to, że ludzi stać byłoby na te parówki baranie albo, nie wiem, sojowe, to żeby ludzi było stać na te parówki sojowe czy baranie, to ludzie musieliby mieć pieniądze na przykład. A żeby mieli te pieniądze, to muszą lepiej zarabiać. Krótko mówiąc, zysk musi być bardziej przekazywany na przykład na pensje dla pracowników. Albo na przykład gdybym sprzedawał, no nie wiem, gdybym miał biuro turystyczne, no to ludzie musieliby też mieć pieniądze. Albo gdybym, no nie wiem, jakieś usługi dla par na przykład, to znowu wtedy żłobki by się przydały, żeby pary mogły na przykład chodzić na dyskotekę, to warto by było, żeby miały dzieci oddać, czy coś takiego. No, mnóstwo jest takich wymiarów wydatków publicznych, które pozwalają też, mówię czysto już ekonomicznie, rozkręcać koniunkturę. Natomiast i pod tym względem to, że ja zarabiam na jakiejkolwiek działalności, to naprawdę nie jest tylko moja zasługa. I to, żeby na przykład dzisiaj można było robić biznes na laptopach, to nie jest tak, że ktoś sobie, a to ja sobie wynajdę laptopy i zacznę je sprzedawać. No żeby to się opłacało, to jest, jak wiemy, mnóstwo systemów, za tym stoją bardzo duże pieniądze, dotowane też przez państwo. Internet w ogóle, jak może część z państwa wie, internet był wewnętrznym systemem jednego z departamentów stanu w czasie zimnej wojny w latach 80. I to zostało później rozlane na cały świat, a tak na marginesie internet, no, że tak powiem, coś jest w Matrixie, za tym cały czas stoją pewne władze.
formalnie internet jest w dużej mierze kontrolowany przez Amerykanów. Oni oczywiście nie ingerują tak bardzo w treść. Niemniej jednak źródła internetu to jest państwo amerykańskie, nie żaden biznes prywatny. I tak jest z wieloma wynalazkami. Jak sobie weźmiemy na przykład przykład fiński Nokia. Nokia dzisiaj się trochę chwieje. Niemniej jednak przez wiele lat firma prywatna Nokia była rozwijana przy bezpośredniej współpracy z fińskim państwem całym. I ona w ogóle uczestniczyła w mnóstwie projektów, szkoleniach. Władze Nokii negocjowały z władzami fińskimi, gdzie mają otwierać na przykład nowe zakłady i takie otwierali, żeby na przykład był zrównoważony rozwój, żeby na przykład nie wszystko się ogniskowało w Helsinkach. W związku z tym jakby sprawa jest bardzo złożona i ja sugeruję cały czas panu, że to, czy ja, że ja mam 10 miliardów złotych na przykład, to nie jest tylko moja zasługa, jestem częścią społeczeństwa. Nie można tak mówić, moje pieniądze, teraz tym zrobię, co mi się żywnie podoba. Ale nie. To jednak są moje pieniądze. Może społeczeństwo, może zarobiłem je dzięki społeczeństwu, ale w takim razie każdy, mimo wszystko, każdy ma takie same szanse, ponieważ żyje w społeczeństwie, miałby takie same szanse. Nie każdy ma takie same szanse, bo jeżeli się pan rodzi we wsi podspegierowskiej, to ma pan znacznie mniejsze szanse niż syn Kulczyka. No dobrze, ale... I ma pan również inne szanse niż na przykład ja, czyli obywatel z Warszawy o niezbyt bogatych rodzicach. I tak jak mówię, bardzo ważny jest taki wskaźnik w socjologii, można powiedzieć wskaźnik awansu społecznego. I dane pokazują to, co mówiłem. W Stanach Zjednoczonych bardzo trudno jest awansować. I instytucjonalny rasizm w Stanach polega cały czas na tym, niestety, że osoby czarnoskóre, im znacznie trudniej jest awansować niż osobom o białym kolorze skóry. I podobnie w Polsce. Znacznie trudniej jest awansować osobom, które mieszkają na przykład pod Warszawą, w jakichś biednych rodzinach rolniczych, niż osobom, które mieszkają w Warszawie i na przykład mają dobrze sytuowanych rodziców. To są czynniki, które bezpośrednio wpływają. I gdyby było tak, że każdy może, żeby było tak, jak pan sugeruje, że każdy może wzbogacić się, to musielibyśmy mieć idealnie równy start. Idealnie równy start. A co to znaczy idealnie równy start? To na przykład oznacza, że trzeba by wprowadzić 100%, nie 10%, a 100% podatek od spadku. Bo jeżeli pan odziedziczył po rodzicach na przykład 2 miliony złotych, to my nie mamy równego startu, jak ja odziedziczyłem 0. Czy to jest sprawiedliwe? No można dyskutować, więc te wszystkie niesprawiedliwości moim zdaniem powinny być korygowane przynajmniej przez system podatkowy. Ale czy zabieranie komuś bogatemu więcej niż biednemu jest sprawiedliwe? To też jest kwestia dyskusyjna. Niech by panowie między sobą dyskutowali, może ktoś by chciał z innej beczki zadać pytanie. No ale dla biednej osoby jakby to, że ma powiedzmy 50 zł więcej miesięcznie, robi więcej niż dla bogatego, że ma mniej, powiedzmy, no nie wiem, 2000 miesięcznie. Dla kogoś, kto zarabia 2000 miesięcznie, to jeśli 200 zł nagle podwyższyli kwotę wolną podatku i nagle dostanie 200 zł, no to większą wartość mu to da niż komuś, kto zarabia 20 tysięcy i nagle 200 zł ubędzie. No to co to jest? Jedno wyjście do restauracji. Znaczy to też różnica między nami jest w pewnym sensie, nazwijmy to filozoficzna i tutaj ja jestem po stronie, że tak powiem, pana i się z panem nie zgadzam. Bo to jest rzeczywiście, znaczy ja przyznaję panu rację, ja uważam, że można, a nawet należy ograniczać bogacenie się części ludzi po to, żeby innym żyło się lepiej, żeby byli szczęśliwsi, żeby mogli korzystać z szans i uważam, że ubóstwo jest po prostu ograniczaniem wolności, że nie można pojmować wolności poza czynnikami materialnymi. Dlatego, że jeżeli ja jestem biedny, to trudno mi mówić o tym, że ja mogę sobie pojechać na wakacje na Rodos na przykład, bo nie mogę w praktyce. No. W związku z tym wydaje mi się, że sprawiedliwa polityka powinna polegać na tym, że jednak te nierówności korygujemy, wracając tutaj do tego pierwszego pytania pana o nierówności, i że to jest ważny czynnik funkcjonowania państwa. I też jest mitem pewnym, że my właśnie, tak jak pan to trochę przedstawił, że każdy z nas w zależności od tego, jak się będzie starał, to będzie się bogacił. Współczesne państwo i społeczeństwo jest tak zróżnicowane, jest tak skomplikowane, że to nie jest właśnie tak, że ja po prostu myślę, no to ja może będę drugim Billem Gatesem i podejmuję jakieś tam działania, żeby być Billem Gatesem. Znaczy tak nie jest. Na przykład jest jedna ciekawostka. Co roku zmienia się w Głównym Urzędzie Statystycznym spis legalnych zawodów. Na przykład jest spór o to, czy na przykład spór trudny tak na marginesie, czy na przykład zalegalizować prostytucję. Dyskusja jest. Ja znaczy nie jestem pewien, jaką mieć opinię w tej sprawie, no ale generalnie wyobraźmy sobie, że z roku na rok by zalegalizowano na przykład. W momencie, gdyby zalegalizowano, to zgodnie z prawem można by bogacić się na prostytucji. Znacznie łatwiej niż jak ona jest nielegalna. Daję ten przykład, bo pokazuję, jak jedna decyzja administracyjna sprawia, że można sobie wyobrazić, nie wiem, jakąś mega słynną prostytutkę,
która stanie się milionerką. W obecnej sytuacji jest to nielegalne, ona ma pewne przeszkody. Znaczy, dałem też zły przykład, bo osoby świadczące usługi seksualne zazwyczaj są biedne, krzywdzone, bite i bez praw, więc może to jest zły przykład. Natomiast wyobraźmy sobie na przykład legalizację narkotyków. Dzisiaj to jest mafia. Są tam milionerzy, ale mają problemy i czasem idą do więzienia. Gdyby pan na przykład zalegalizował jednego dnia handel marihuaną, to pozwoliłby pan, na przykład pojawiłby się najbogatszy Polak, by był handlarzem mefedronu, marihuany, czego tam jeszcze. Ja panu pokazuję krótko, więc jak decyzje państwa wpływają na możliwości bogacenia się. Jest to dosyć arbitralne. W pewnym momencie na przykład uwolniono rynek reklamowy. Rynek reklamowy wcale nie był zawsze taki jak dzisiaj. Są też limity, ile może być reklam w Polsacie czy TVN-ie. W zależności od tego, jak jest ustalone prawo reklamowe, na reklamie może pan zbić bardzo duży majątek albo mały majątek. Więc chodzi mi o to, że to wcale nie jest tak, że w zależności od tego, czy pan będzie przedsiębiorczy, to pan będzie milionerem, tylko w zależności, co postanowimy jako społeczeństwo odnośnie prestiżu danych zawodów, ich roli, funkcjonowania. Pan nic nie mówił, to może niech pan zabierze głos. To jest dopiero tak, do tego. Równego początku. Generalnie chodzi o to, że nie istnieje coś takiego jak równy początek, ale nie jest względu, gdzie ktoś się urodził, gdzie ktoś, dlatego że każdy człowiek jest inny. Jest różnica między kimś, kto będzie się starał i osiągnie ten milion, bo będzie kombinował, kręcił, ale będzie za każdym razem próbował, iż pod takim, no powiedzmy, dresem spod Biedronki, który żyje tylko z dnia na dzień. Nie obchodzi go, czy będzie miał milion, czy nie. Więc też więc mówienie, że należy wszystkim porówno tym najbiedniejszym, trochę krzywdzi tych, którzy chcą coś zrobić, bo wtedy zrówna się ich do tych dresów. Więc wyjdzie na to, że nieważne, czy się starasz, czy nie, to nic nie zmienia. I tak będziesz miał. Ci wezamnicy będą mieli tyle samo. Państwo już pewnie wyczuli, że ja mam sympatię dla dresów. Nie, okej, okay, proszę kontynuować. Nie, no właśnie, to jest to tylko jako przykład. Możemy powiedzieć, że taki żółczy. Po prostu taki margines świadomości społecznej. Nie, ale to jest właśnie, dlatego powiedziałem z pewnym uśmiechem, że mam sympatię dla dresów, ale to jest tak naprawdę dosyć poważna sprawa, dlatego że to, czy ktoś jest dresem, czy nie jest dresem, jakby bycie dresem nie spada z kosmosu. Bycie dresem jest pewną rolą społeczną, w którą wpadamy, kiedy na przykład nie mamy alternatyw, to po pierwsze. I w momencie, kiedy na przykład moi rodzice są alkoholikami, albo są bezrobotnymi, ja nie mam perspektyw i nie stać mnie na to na przykład, żeby iść do knajpy ze znajomymi, się z nimi zintegrować, dobrze się bawić, albo dogadać się z nimi, że może firmę otworzymy, albo załatwią mi jakąś pracę, to w tym momencie ja wypadam w ogóle ze społeczeństwa i jakby wtedy bardzo łatwo mi się stać, no nie wiem, żulem, pijakiem. Załamuję się, krótko mówiąc, i mam znacznie mniejsze szanse na szczęśliwe życie w przyszłości. Czy inny przykład zupełnie, niepełnosprawny. W Polsce niepełnosprawność jest niestety, oczywiście są bardzo różne rodzaje niepełnosprawności, ale jakbyście państwo porównali, co to znaczy być niepełnosprawnym w Polsce, a na przykład w Belgii, Szwecji czy Austrii, to jest przepaść. W Polsce bycie niepełnosprawnym to jest to, co pan nazywa bycie żurem. Ma pan ograniczone możliwości robienia kariery wszędzie tak naprawdę. To życie często jest koszmarem po prostu. Jeszcze ludzie się niecierpliwią, jak pana widzą. Dobrze, że i tak po wejściu do Unii Europejskiej zaczęto w dużych miastach szczególnie coś robić, żeby osoby niepełnosprawne na przykład na wózkach mogły w ogóle jakkolwiek, nie wiem, wjechać gdzieś w ogóle, bo z tym było strasznie jeszcze do niedawna. No ale chciałem tylko dać panu przykład, że to wcale nie jest tak, że oto są ludzie przedsiębiorczy i kreatywni, są jacyś żule czy jakieś niedorajdy życiowe. Wydaje mi się, że i to znowu jest pewna różnica polityczna może też między nami, ale w Szwecji funkcjonuje takie pojęcie drugiej szansy, jako jedna z podstaw politycznych. To znaczy, że mamy prawo do błędów. To, że ja w wieku 18 lat, nie wiem, wpadnę w nałóg narkotykowy, albo będę alkoholikiem, albo będę się, że tak powiem, źle prowadził, albo będę dziewczyną czy chłopakiem, który będzie żyć z usług seksualnych i wpadnę w ramiona mafii, że tak powiem, i później trudno mi będzie z tego wyjść. Czy to jest powód, żebym miał już całe życie skreślone? Moim zdaniem nie. I moim zdaniem warto przeznaczać duże pieniądze z budżetu państwa, żeby tym ludziom pomagać. I pod tym względem warto się troszczyć nie o równe szanse, ale po prostu o równość. Ja rzeczywiście i to jest jakaś moja decyzja też i polityczna, i życiowa. Jestem gotów, jestem chętny płacić wyższe podatki, również na ludzi, którzy chcieli być żulami w pewnym momencie, chcieli być roszczeniowi, a nawet chcieli być złodziejami.
Uważam, że ludziom po prostu należy pomagać i celem jest szczęśliwe, demokratyczne społeczeństwo. Tym bardziej, że polityka stawiająca wyłącznie na ludzi, nazwijmy to przedsiębiorczych, nie działa. Poza tym, że ja nie lubię Balcerowicza, nie lubię jak on się wypowiada, nie lubię jego przekazu, ja się z nim przede wszystkim merytorycznie nie zgadzam. Balcerowicz jest znany z takiego powiedzenia, z wielu powiedzeń, że nie należy dawać ludziom zasiłków, bo oni wtedy się rozleniwiają, prawda? Oni są leniwi i jak ktoś jest leniwy, to powinien za to ponosić karę. Mniej więcej tego typu retoryka. Otóż pomijając wszystko inne, to nie działa tak. W momencie, kiedy nie damy człowiekowi biednemu zasiłku, jeżeli nie damy żulowi tak zwanemu, nie damy tych kilkuset złotych, żeby on jakoś sobie radził, to on się pogrąży w swoim żulostwie. To wtedy już całkowicie odejdzie ze społeczeństwa. On się całkowicie utopi w tym alkoholu, w tych dragach, czy nie wiem, czy w jakiejś grupie przestępczej. To nie działa. A jednocześnie, co ciekawe, w krajach, gdzie zasiłki są najwyższe, gdzie rozdaje się pieniądze ludziom, którzy sobie nie radzą, co ciekawe, ci ludzie wcale nie korzystają z budżetu państwa i śmieją się, haha, ja mam kasę i mam wszystkich w nosie, tylko ci ludzie znacznie łatwiej podejmują pracę. To jest ciekawe. W Szwecji są zasiłki najwyższe na świecie i w Danii, a jednocześnie wskaźniki aktywności zawodowej są najwyższe. Krótko mówiąc, wcale nie jest tak, że jak ktoś dostaje kasę, to on po prostu okrada państwo i ma wszystkich w nosie. Jest wręcz w pewnym sensie odwrotnie. W momencie, kiedy bezrobotnemu ja nie dam pieniędzy żadnych, w ogóle mu nie pomogę, to on prędzej popełni samobójstwo, zacznie ćpać, zacznie pić, wejdzie w jakieś grupy przestępcze i go tracimy. I później, żeby przywrócić takiego żula do społeczeństwa, to musimy naprawdę wydać grube pieniądze. Więc lepiej pomagajmy żulowi. Punkt, nawet jak jest troszkę nieodpowiedzialny. No, czy państwo się nie... Okej, już pytałem o to, panie. Czy nie zdarzyło się państwu nigdy zrobić niczego nieodpowiedzialnego? Czy nie zdarzyło się państwu, no nie wiem. Dajmy na to... No, chciałem o aborcji powiedzieć, to jest inny temat. Ale w tym temacie, tak na marginesie, jak się państwo domyślają, uważam, że powinna być pełna swoboda dokonywania aborcji na życzenie kobiety. Ale pomijając wszystko inne, jeżeli, co mi się też nie podoba obecnej władzy, bo oni generalnie chcą zakazywać aborcji, a jednocześnie, można powiedzieć, nie chcą kobiecie tego zapomnieć, tak? Że jak ona już urodzi, to ma być w ogóle z tym dzieckiem, zgodnie z konserwatywnym modelem rodzin na zawsze związana, co jest pewnym okrucieństwem, bo jak kobieta w wieku lat 16 przez pęknięcie prezerwatywy ma mieć dziecko, to jest po prostu dramat jakiś, moim zdaniem, i unieszczęśliwianie kobiety. No ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że po prostu różne rzeczy nam się życiowo zdarzają. Robimy błędy, mylimy się, czasem robimy coś bardzo głupiego i uważam, że społeczeństwo powinno dawać nam drugą szansę, czy państwo. Bo gdyby nam nie dawało drugiej szansy, no to rzeczywiście będzie ta wąska warstwa tych lepszych, zazwyczaj z wyższych warstw, bo jak jesteśmy biedniejsi, to łatwiej robić błędy, tak? Jak na przykład moja mama jest ciężko chora, dajmy na to, ja nie mam kasy, to pewnie będzie, a może jednak kogoś okraść, żeby moja mama żyła dłużej. Więc ja uważam, że po prostu warto zabierać tym bogatym więcej, żeby nie było takich dramatycznych sytuacji. Chciałem się jeszcze spytać, bo wspominając, w sensie podczas pytania o Bośku, wspomniał pan o NFZ-cie i o całej tej takim medycznym zapleczu Polski. Czy uważa pan na przykład, że rozwiązania pod tytułem płacenie na ubezpieczenia, a jeżeli takowego nie mam, tak jakby, żeby zapłacić za jakieś operacje, nawet najmniejsze, muszę zapłacić dużo. Czy uważa pan takie opcje za lepsze, czy jednak to, że w Polsce tak jakby ta medycyna jest dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, stanu majątkowego, jest w porządku, mimo tego, że tak jakby ten NFZ nie wyrabia? Znaczy ja uważam, że no niestety, tutaj nie da rady, ja wiem, że to jest niepopularne politycznie, trzeba podwyższyć składkę zdrowotną. Polska wydaje na służbę zdrowia prawie najmniej z całej Unii Europejskiej. Tam PKB to my niecałe 5, a średnia unijna jest tam rzędu 8. To są naprawdę bardzo duże pieniądze, to jest różnica. 3 punkty procentowe PKB to jest ponad 50 miliardów złotych, a łącznie na NFZ idzie 70, więc to byłby radykalny wzrost, gdybyśmy mieli tyle, co średnia unijna wydawać. Więc wydaje mi się, że jednak służba zdrowia powinna być publiczna, powinna być powszechna. Jedna moja propozycja, tak, ja nie wiem, kto z państwa korzysta z prywatnej służby zdrowia, ale generalnie z prywatną służbą zdrowia jest ten problem, że oni, po pierwsze oczywiście, no i ludzie, którzy mają jakąś tam kasę, czasem idą na przykład, no nie wiem, do laryngologa, jakiegoś tam, nie wiem, ginekologa, urologa czy chirurga prywatnego w drobnych sprawach. I wtedy płaci 120 zł, czy tam 140 i jakby bez kolejki szybko załatwia sprawę. Ale jeżeli państwu coś porządnie dolega i na przykład mają państwo, że tak powiem, operację,
to operacja najtańsza w prywatnej służbie zdrowia to są koszty przekraczające 20 tysięcy i naprawdę na to stać już naprawdę wąską grupę. Ale w Polsce jest system korupcjogenny, który polega na tym, że prywatna służba zdrowia jest, można powiedzieć, spleciona z publiczną. Ja idę do prywatnego lekarza na przykład za 150 zł, zleca do szpitala publicznego, w którym on robi operację i de facto to jest łapówka. Bo ja mu płacę 200 zł prywatnie po to, żeby on mnie wcześniej zapisał na publiczną operację. I moim zdaniem jednym z ważnych zmian powinno być przecięcie tego patologicznego połączenia. Niech prywaciarze robią prywatnie, a publiczna służba niech działa publicznie. A dzisiaj mamy właśnie, mówię, taki niezdrowy spot, który jest w gruncie rzeczy, wydaje mi się, korupcyjny po prostu. Że ludzie płacą pieniądze prywatnej służbie zdrowia, która im obiecuje później refundowane operacje w sektorze prywatnym. Więc moim zdaniem warto by zwiększyć wydatki na publiczną służbę zdrowia po prostu, przeciąć te patologiczne połączenia. Służba zdrowia powinna być bezpośrednio finansowana przez państwo, czy przynajmniej państwo powinno za nią odpowiadać. I wtedy też moim zdaniem mogłyby być mniejsze kolejki. A dzisiaj rzeczywiście to jest tak, to jest no, oburzające dosyć, że po prostu ludzi, których stać też na prywatną służbę zdrowia, idą sobie do lekarza, płacą te 200 czy 300 zł, po czym mają za miesiąc operację. A jak ja idę od razu do publicznej służby zdrowia, to mi mówią operacja najbliższa za 2,5 roku. I to jest rzeczywiście moim zdaniem patologią. I ja muszę też powiedzieć, że bardzo dziwne, bo nie wiem, czy wiecie, polska służba zdrowia jakoś dziwnie funkcjonuje, bo są kontraktowane usługi. Kontraktowanie usług polega na tym, co jest rzeczywiście dziwne bardzo, polega to na tym, że na przykład państwo chcą iść do szpitala i na początek na przykład chcą państwo nawet zrobić, no nie wiem, głupie USG. I okazuje się, że USG w danym szpitalu na początku roku jest zakontraktowane ileś USG, dajmy na to, nie, 5 tysięcy. I w momencie, kiedy w listopadzie albo nawet w lipcu 5 tysięcy tych USG jest zrobionych, to później ten sprzęt leży po prostu. Bo ktoś przeszacował, jest to krótko mówiąc często bez sensu, a ten sam sprzęt USG jest często wykorzystywany przez tego samego lekarza, który robi to USG, tylko on robi później USG na publicznym sprzęcie jako prywaciarz, który bierze na to USG na przykład 100 albo 2. Więc ja uważam, że tu są jakieś problemy takie strukturalne. Natomiast generalnie uważam, że służba zdrowia jednak no, konstytucyjnie też to jest, bo konstytucja gwarantuje równy, bezpłatny, nieodpłatny dostęp do świadczeń zdrowotnych, bo tam jest, że odstępstwa reguluje ustawa, jest napisane. Ale co do zasady jednak powinna być konstytucyjnie nawet no, ta bezpłatna, powszechna służba zdrowia. Jestem za, tylko ta organizacja jest dzisiaj moim zdaniem kiepska. I tak na marginesie jedno zdanie. Rzeczywiście tu ja bym się pokłócił z lekarzami tymi starszymi, a po mojej stronie byliby stażyści. Bo młodzi lekarze nie mają swoich własnych, prywatnych placówek, a ci starsi zarabiają się duże pieniądze na tym przecięciu. Mam słyszę o tym, że otrzymałem podwyżki w sklepach dla pracy niepotrzebnej. I teraz tak, tam czytałem artykuł ostatnio, zresztą z rodzicami, że tam najniższa stawka ma wynosić około 2,5 tysiąca. A obecnie na przykład no, do kultury, czyli kompletnie inny temat. Na przykład bardzo się stykam z Teatrem Wielkim w Warszawie i pensja, średnia pensja pierwszego pęcisa lub pierwszego klarnetu w Teatrze Wielkim wynosi 2600, czyli o 100 zł więcej. I trochę wydaje mi się, że to jest przesada. Znaczy ja oczywiście doceniam każdą, że tak powiem, pracę i w ogóle, ale uważam, że jakby w Polsce dużo za mało docenia się ludzi, którzy pracują w kulturze, chodzi mi o kulturę muzyczną, taką szczególnie kulturę, taką muzyki poważnej i tak dalej. Co pan na ten temat, że tak powiem, uważa i co pan by mógł powiedzieć. Uważam, że powinny być jakby podwyżki dla tych ludzi, którzy pracują jednak teatrach wielkich, przy muzyce klasycznej, poważnej i tak dalej. Chyba generalnie artyści. Znaczy w pełni tak. Pojawia się pytanie, co jest ważniejsze, czy kultura, czy medycyna. Tak, nie, ja tu nie chcę wygrywać jednych zawodów przeciwko drugim. Pan ma oczywiście w pełni rację. W Polsce w ogóle jest teraz problem, że wielu też na przykład cenionych aktorów teatralnych, którzy grali w bardzo dobrych, poważnych przedstawieniach,
zarabia na swoim stanowisku w teatrze, nie wiem, dajmy na to może nie 2, ale powiedzmy 4 tysiące, a za udział w reklamie masła dostają 150 tysięcy albo 200 i w pewnym momencie po prostu już przestają nawet w tym teatrze specjalnie grać, bo zarabiają w zupełnie inny sposób. Więc ja myślę, że to jest w ogóle taka strukturalna cecha, że odchodzi się w ogóle od finansowania kultury i sztuki, czy nazwijmy tej kultury wysokiej. Pod tym względem, no niestety, już nie chcę wchodzić w spór o PRL, bo to jest temat rzeka. No niemniej jednak nie da się ukryć, że w Polsce Ludowej, akurat jak chodzi o pana pytanie, to jednak bardziej była kultura w ogóle ceniona. Oczywiście jakoś zaprzyjaźniona z władzą i to jest inny problem. Niemniej jednak co do zasady, ludzie pracujący w filharmoniach, w operach, w teatrach, właśnie ta muzyka poważna też, tam według mojej wiedzy te wynagrodzenia były wyższe w stosunku przynajmniej do płacy minimalnej czy średniej. Więc ja myślę, że to nie jest kwestia teraz, żeby na przykład denerwować się na podwyżki płac w marketach, a bardziej denerwować się właśnie to, co pan zwrócił też uwagę, na te skandalicznie niskie wynagrodzenia, bo oczywiście nie ma pan rację, że nazwijmy to takim szerokim tego słowa znaczenia ogłupienie, sterowane ogłupianie polskiego społeczeństwa. Oczywiście polega też na tym, że mało kto będzie chciał właśnie iść w kierunku muzyki poważnej, w kierunku teatrów, w kierunku nie wiem, literatury, bo to się po prostu, no nie jest to recepta na życiowe bogactwo i sukces. Tutaj tak na marginesie ciekawa rzecz jest taka, że artyści ostatnio zaczęli się organizować te związki zawodowe i są jakieś prace nad rozwiązaniami, w których jakaś byłaby forma. Jest na przykład taki związek, przepraszam, panu wejdę w słowo PAMO, nie wiem, czy pan słyszał. Związek muzyków artystycznych całej Polski i muzyki poważnej, tam właśnie walczą o podwyżki i takie tam kwestie związane właśnie na jakby z podniesieniem tej wysokiej kultury. Nie, ja się pewnie z panem zgadzam oczywiście, tylko że to jest znowuż to, co wcześniej mówiliśmy. To są właśnie to, jakie wartości, jakie zawody też ceni sobie państwo. I pana przykład dobrze wskazuje na to, że w Polsce, no, tak zwanej sztuki wysokiej, jak to się kiedyś mówiło, no nie ceni się. No. Po prostu. I to też jest decyzja państwowa jak najbardziej. Więc tutaj wracając też do pana pytania, jeżeli ktoś na przykład jest wybitnym muzykiem, to zarobi, nie wiem, maksimum, no może jak się strasznie przebije, to większe pieniądze, ale generalnie rzecz biorąc trudno jest zdobyć duże pieniądze będąc wybitnym muzykiem. Znacznie łatwiej jest zdobyć duże pieniądze będąc na przykład Kubą Wojewódzkim. Nie, i to jest na przykład kolejny przykład, że na przykład jeżeli ktoś jest wybitnym muzykiem, to jest zaproszony do kraju. Na przykład, no tutaj trzeba zwrócić uwagę szczególnie na Austrię i Niemcy, gdzie po prostu kultura wysoka, kultura związana z muzyką poważną, bo o tym tutaj na tym chciałem skupić, bo na tym najbardziej, przy tym najbardziej się stykam. No po prostu ludzie, no, można powiedzieć, emigrują po prostu za wysokim zarobkiem, bo naprawdę ten zarobek jest, można powiedzieć, czasem prawie raz wyższy. No. Nie, no tak, jeszcze ktoś chce coś pytań? Czy już temat wyczerpany? No ale w sumie się. Ja się zaciekawiłem, czy jednak państwa interesuje gospodarka, płace znaczy. To jest kasa. Pieniądze. To jest w sumie. Dla mnie to jest optymistyczne, że państwo bronią swoich interesów. Że interesują się tymi obszarami. Dobrze, to bardzo dziękujemy i jeszcze poprosimy o księgi.